Cześć z tej strony Karolina. Z drugiej strony Robert yy, i witamy was w kolejnym odcinku najlepszego podcastu o biedronce czarnym kocie. W sumie to nadal jednego podcastu o biedronce czarnym kocie w polskim internecie. Ale, ale nadal dobrze. najlepszego. Spoko. Ja, yy, tak, jakby nie mamy konkurencji, więc wiesz prawdopodobnie jesteśmy, gdybyśmy wiesz teraz otworzyli powiedzmy nie wiem firmę, która transportuje ludzi, nie wiem z Warszawy. No No, nie wiem, to nie ma sensu. Nie, nie miałem żadnego pomysłu. Nie mamy konkurencji, więc jakby musimy być najlepsi. Ale tak, witajcie w kolejnym odcinku Cast Noir. To jest o ile mnie pamięć nie myli, odcinek 34. I teraz przechodzimy zupełnie na nagrywanie zdalne. Mamy już odpowiednie mikrofony, mamy już odpowiednie stanowiska. Mamy nawet kanał na Discordzie, który na razie jest utajniony, ale znaczy utajniony po prostu nigdzie nie jest udostępniony, ale może, może w najbliższej przyszłości będzie on jakby publiczny i te kilka osób, które jest zaangażowanych w naszą, tutaj w nasz projekt, no to będzie miało takie miejsce, gdzie będzie mogło nie wiem, zadać nam pytanie, albo po prostu popisać między sobą taka, wiecie, fanowska popisać z nami. grupka po prostu. No tak, ale wiesz, no, na DM-ie no, to troszkę inaczej niż na serwerze na Discordzie, to zawsze, zawsze wiesz, na Discordzie ktoś może być bardziej śmiały. E, dobra. Yy, yy. Tak. Z kwestii technicznych, z kwestii takich ogłoszeń parafialnych e, zmieniło się kilka rzeczy. Zmieniło się to, że po pierwsze właśnie nagrywamy zdalnie to jakby po pierwsze Primo, to że drugie Robert Primo kupił od tego. mikrofon, który dobrze działa. Tak już nie będzie szumów, ale nie drugie primo jest takie, że będzie nowe tło na YouTubie, więc jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to teraz nie będziecie mieli przez cały czas tej samej planszy tylko tam się będzie działo troszkę takie, no to nie będzie audio, wi, to nie będzie wizualizacja audio tak jak było kiedyś, bo robienie tego jest bardzo czasochłonne w sensie do tej pory wyglądało to tak, że musieliśmy to wrzucić na Windowsa który jakby tworzył tą wizualizację i tworzenie tej wizualizacji trwało dokładnie tyle, ile trwał odcinek, a że nasze odcinki trwają po godzinie zwykle, no to to była dodatkowa godzina czasu, która jakby była totalnie mm, bez sensu. Więc, więc teraz to będzie wyglądało troszkę inaczej. Zrobiłem w kanwie taką prostą animację i, i myślę, że to będzie o tyle spoko, że wam troszkę po prostu uprzyjemni. Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle patrzy na to, co się dzieje w momencie, kiedy słucha podcastu na YouTubie. A raczej nie. No raczej nie, więc to jest druga zmiana. Czy jeszcze jakaś inna zmiana będzie? Tak, znaczy wracamy, <grym> muszę ci przerwać, ale to myślę, że myślę, że... W w przyszłym tygodniu wyląduje pierwszy odcinek. Możecie się dziwić, jak to pierwszy odcinek. Przecież tam już coś było. No było, ale już nie ma. Zaoraliśmy to i zrobimy to od nowa, ponieważ nie do końca podobało nam się to, jak to tam wyglądało. Chcemy do tego podejść na świeżo, na nowo i, i tak. Dobra, to chyba z kwestii jakby mm, takich technicznych wszystko. Chyba, że ty masz coś do dodania. Wydaje mi się, że nie. Dobra, no to w takim razie możemy przejść do sekcji newsowej, a sekcja newsowa w tym odcinku będzie dość obszerna i nie zdziwię się, jeżeli zajmie znaczną część tego odcinka, bo od naszego ostatniego spotkania, czyli no troszkę ponad tydzień, bo tak się złożyło, że tam był odcinek specjalny nasz. Odnośnie tęczowego miesiąca, więc on się troszkę przesunął. I koniec końców wyszło tak, że no tam było to troszkę ponad tydzień temu. I w ten troszkę ponad tydzień zdarzyło się dość sporo rzeczy, jeżeli chodzi o sekcję Newsową Biedronki i Czarnego Kota. Ja mam dość sporo. Powiedz mi, czy ty masz jakieś newsy, moja Nie, droga? Mogą być te, bo. No. No, no, no? Nie, ale w, w, tłumaczy się tym, że to był dla mnie ciężki tydzień i nie miałam czasu. Jest no tak, wiadomo, S -s sesja studencka, a dziwne w sensie, bo nie, w ogóle nie wchodziłaś na Twittera, na tego, tego typu rzeczy, bo jakby mam wrażenie, że w przeciągu tego tygodnia było więcej spoilerów i przecieków i w ogóle tego wszystkiego niż przez cały ostatni rok. A nie, dobrze, dobrze, przepraszam. jeden Jednego newska bym miała, ale to też mi się wydaje, że to jest taki taki mały i raczej e, wszyscy już o tym wiedzą, ale to, to mogę zacząć no, ja od niego. Domyślam, no, domyślam się, że o większości tych newsów, które dzisiaj damy, wszyscy już wiedzą, bo my nie jesteśmy kanałem newsowym i zawsze troszkę za późnieniem reagujemy. No ale dobra, dawaj, co tam masz? Ja mam tylko newsika, że pojawi się pierwszy odcinek piątego sezonu: Evolution. 13 czerwca. Czyli tak naprawdę. Mój Boże, to w poniedziałek. Tak. Mi się wydaje. A dobra, okej. Okay. A to spoko. W sensie, no to w takim razie wydaje mi się, że w najbliższy weekend będzie odcinek specjalny o Evolution. W sensie nasz. Na pewno nagramy naszą re relację z tego odcinka. W sensie relację. No odcinek o tym odcinku po prostu mm -hmm. nagramy. A wiesz, czy będzie po polsku? Czy znaczy, no, po polsku? Na pewno czy po 13 angielsku. 13 czerwca o. 19.30 ma być czasu yy, brazylijskiego w Brazylii. może tak. Aha, czyli będzie, po, czyli będzie po brazylijsku, będzie po po portugalsku. 14. W sensie, że u nas, jako że będzie może po angielsku. W sumie? No dobra, znaczy kwestia no. tego, czy, no bo właśnie, kwestia tego, czy to będzie, z jakim dubbingiem to będzie. No dobra, no ale napisy angielskie na pewno będą na .to, więc więc na pewno obejrzymy i pewnie w czwartek albo w piątek nagramy odcinek, który wląduje w weekend po prostu. Więc y, nastawcie się na to, że w najbliższą sobotę dostaniecie odcinek o, o Evolution, y, bo no bo co, no Jezu, na no, piąty sezon i jakby ja już się ostatnio mówiłem, że troszkę się mm, że nie jestem zadowolony z te tego, że że tak szybko i że nie zdążyłem, że nie zdążyłem jakby zgłodnieć, mhm. użyłem takiego porównania. Ale te, teraz, jak czytam te wszystkie jakby przecieki, zwiastuny, spoilery, i jak mam tą świadomość, że już w poniedziałek odcinek, to jakby moje serce małej fanki jednak mówi, że nie no, fajnie, 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 fajnie że to fajnie, że to jest. No dobrze, to zarzuć mi swoimi newsami. Sprawdź, o, ja mam dużo newsów. Była w większość... Na czasie teraz. Z newsami. Z... Ja mam dużo newsów. Większość news, newsów w cudzysłowie to znaczy, dobrze, newsów mam sporo w cudzysłowie, to są jakby spoilery. No bo, znaczy ciężko nazywać spoilerem, bo to wszystko jakby pochodzi z oficjalnego zwiastunu Globa. I więc no wiemy jak Glob podchodzi do zwiastunów. W sensie oni lubią w zwiastunie upchać y, wszystkie zwroty akcji, które się wydarzą w odcinku. No, no ale jakby no, to też nie jest, no, ale to też nie jest jakby, wiadomo, no, kinowa produkcja typu Marvel, że oni tam w ogóle wycinają albo zmieniają pewne sceny po to, żeby jakby no, oszukać widzów. E, więc e, wszystkie newsy, które mam są właśnie z tego zwiastu. No i pierwszy, najważniejszy news, który na pewno widziałaś na moim Twitterze, znaczy na, moim, na naszym Twitterze albo na naszym Instagramie, mianowicie mamy potwierdzoną e, fuzję mm -hmm. i to jest ta pierwsza w ogóle fuzja Czarnego Kota. I to będzie fuzja, wiadomo, plaga i mm, nie pamiętam, jak się nazywa, e, kłamie yy, królika, ale to będzie... Banks ba Nie, chyba? Banix Ban to jest... E, to je, ale Banix to bank. jest e, Banix. ja wam zaraz wygoogluję. W, dobra, to ty wygooglaj. E, mamy pierwszą fuzję czarnego kota i to jest właśnie e, fuzja, dokładnie rzecz ujmując, e, czarnego kota i królika. I nie wiem, czy Ty widziałaś to. A jeżeli nie widziałaś, to podesłałem Ci na Discordzie, bo ten strój wygląda. No, jak według Ciebie wygląda? Czy Ci się podoba? Eee, powiem szczerze, że jest on. Wcale teraz nie szukam tego, co mi wysłałeś. Jest na tym kanale głosowym. Znaczy nie na głosowym, tylko na tekstowym, w nagrywkach. Dużo. Um. Hmm. No wygląda tak sobie, tak sobie. Tak sobie. Wygląda tak sobie. Znaczy, powiem ci tak, w porównaniu, bo wiesz, w porównaniu do Gabrysia, o którym za chwilę, no to wygląda fenomenalnie. Ale jeżeli mam być szczery, to coś mi tutaj nie gra. W sensie mam wrażenie, że jest za dużo czarnego kota, a za mało tego królika. Jakby. Jak mam być zupełnie szczery, to troszkę na początku jak zobaczyłem to wyglądało mi troszkę jak fanmade, bo po prostu nie wygląda to profesjonalnie według mnie. Jasne, w odcinku może to będzie wyglądało lepiej. Dobra, w odcinku na pewno to będzie wyglądało lepiej, ale tutaj to wygląda tak troszkę, no tak troszkę od niechcenia. No w sensie dodali uszy, dodali troszkę niebieskiej kreski i tyle. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba. No bo wygląda ok, ale, ale no mówię, troszkę to mi przypomina, przypomina takie troszkę fanowskie zrobienie tego. No, wygląda wygląda dziwnie, wygląda tak. Tak, tak typowo. W sensie, że mam wrażenie, że mm, fuzje, Biedronki wyglądają lepiej po prostu. W sensie, że mają więcej detali, a tutaj mamy czarny strój. Z elementami niebieskimi. No i z tym pomponikiem na końcu paska i łóżkami i dacet. I, i tak, to, to tyle. No nie wiem, zobaczymy. No tak jak mówię, trzeba to zobaczyć w akcji, bo a no jeszcze ja jakby jeszcze powiem, że nie widziałem zwiastunów, Bo ja troszkę nie bardzo chcę sobie psuć odcinek. Jakby, znaczy psuć odcinek. No bo odcinek jest już poniedziałek teraz jest piątek, kiedy my to nagrywamy więc wytrzymam trzy dni bez oglądania zwiastunów no nie nie i mam... wytrzymam, dam radę i po prostu uważam, że jakby znając Globa troszkę właśnie nie chcę sobie nie chcę sobie popsuć tego jakby pierwszego wrażenia podczas oglądania tego, więc wszystkie moje wrażenia jakby z tych przecieków w cudzysłowie są tylko i wyłącznie na podstawie tweetów i zdjęć więc to też warto, żebyśmy żebyśmy sobie zaznaczyli Mhm. Dobra, to teraz powiedz mi, co sądzisz o. Bo pojawił nam się, się monarch. W sensie to, jak, to jak monarch wygląda. I my chyba o tym wspominaliśmy już w poprzednim odcinku, ale. Tak, że ludzie porównują ale... go do Thanosa. A, tak, czyli mówiliśmy. No więc, ale teraz mamy troszkę dodatkowych ujęć. W sensie z innej strony. I to jest jakby drugie od końca, które ci wysłałem. Wejdź ja wiem, może wiem, to... wiem, patrzę na nie. I co sądzisz o nim z tej perspektywy? No bo ja muszę przyznać, że teraz wygląda troszkę delikatnie, ciutkę, minimalnie lepiej. No, Przynajmniej dla w, No mnie. wygląda straszniej, w sensie, że budzi jakby taki trochę większy respekt. Tak, bo na tym pierwszym, pierwszym przecieku, który widzieliśmy, no to nie wyglądało to zbyt jakby przerażająco, w sensie dobra, wyglądało to po prostu śmiesznie, a, a tutaj nadal to nie jest może coś, co byłoby moim marzeniem, ale wygląda to lepiej na pewno. Tak, ale mimo wszystko mi nadal przypomina trochę kreator Simsów i yy, wylosuj sobie Simsa. Bo, bo jakby w sensie Trochę, że ma tak, jakąś tak. koronę, znaczy ma koronę, ma okulary, parasolkę, berło, broszkę. Mm. Dobra, i teraz. E, jakby był taki zwróć uwagę. No. Tak, tak, ale no bo jakby ma na sobie wszystkie miraklony, okay. to musi być uwie, e, obwieszony. ale chciałbym, żebyś zwróciła uwagę na to, co ma na rękach, a dokładnie na dłoniach. E, no ma e, Boże. Mm. No, Mirakula, na pewno węża, tygrysicy, albo tygrysa po prostu. Nie, 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 mi chodzi jeszcze dalej, na palcach. No to pier, no pierścienie, no czyli. I to są, słuchaj, moja droga, pierścienie, y, jakby reprezentujące Mirakula. Y, y, nie, no, nie wiem, czy widziałaś ten plakat, ale ja ci go wysłałem też. A nie, nie wysłałem go ci. W tym, w tym tym, to już ci go wysyłam. Nie wiem, czy widziałaś ten plakat, ale jest oficjalny plakat zagowski, mm -hmm. gdzie mamy dwie ręce jakby gdzie mamy dwie ręce Chokmofa, y, w sensie monarcha i na tych rękach jego właśnie są już ci wysłałem i na tych rękach są pierścienie reprezentujące Miracula. I powiem ci, że dla mnie to jest najciekawsza, najciekawszy przeciek, jaki mamy. Ponieważ, no bo, znaczy dobra, jedna z najciekawszych, ponieważ yy, nie do końca wiem, jak mam to inter interpretować, bo czy to jest, yy, czy to są mirakula? Bo jeżeli tak, to znaczyłoby, że można zmienić biżuterię, która jest przypisana do mirakuli. No, może tak jest w sumie, ale to też takie rzucanie pomysłu, no w sumie, to ZAG. No, ale rzucanie też pomysłem, który Nigdy wcześniej tak, nie ma miejsca i nagle. Takie... No ale J.K. Rowling pozdrawia. Już wiemy się, na kim się wzorowaliście. No, tak, tak. Ale jestem, jestem mega ciekaw, jakie będzie wyjaśnienie tego. Może w zwiastu nie. By, chociaż wątpię, bo zwiastu na Globa zawsze są bez słów, w sensie jest chyba tylko muzyczka i tyle, więc raczej nie było wyjaśnienia. Jestem ciekaw, jak to w odcinku zostanie wyjaśnione i czy w ogóle to zostanie wyjaśnione, bo na początku w ogóle myślałem, że to jest tylko wiesz, po prostu no, że tak sobie przedstawili. No to jest to prawda oficjalny plakat, ale że tylko sobie tak przedstawili. Wiesz, takie znowu nawiązanie do Fanosa, który ma wszystkie kamienie nieskończoności, no. nie? Ale potem zwróciłem uwagę właśnie na te ujęcia z, bezpośrednio z serialu, gdzie mamy monarcha i, i on, na tych, on na palcach rzeczywiście ma te pierścienie, ale z drugiej strony jakby ma też inne mirakula na sobie, więc nie do końca wiem, na czym to miałoby polegać. No. Czy te pierścienie. No, no. no. Znaczy powiem Ci, że mi się wydaje, że akurat to zdjęcie z właśnie przedstawiającego Gabriela w większej okazałości. To nie do końca są akurat te pierścienie, które są przedstawione na plakacie. Bo jakby, a ile, ile, ile innych pierścieni może mieć Gabryś przy sobie? Szczerze, miraculum tygrysa. Ta bransoletka, która. Aaa, e, to to nie są. Rzeczywiście. Miała ten. Jakby mi to, to przypomina, że to jest. Że to są po prostu jakby te, te zaczepki. No, te pierścienie, no, no wiecie o co mi chodzi. Słuchaj, ty masz rację. Wiem. Masz rację, że to nie są pierścienie. To są, to są ten... To są, że to jest oczywiście Miraculum Tygrysa. W sensie to jest ten taki kasz... Nie kaszkiet, jak to się mówi. Alla. No o o Dokładnie. E... No mi się wydaje, że jakby to jest bardzo fajny pomysł. Yy, według mnie, że Zach zrobił plakat yy, przedstawiający właśnie ręce Gabriela w yy, ręce władcy Ciem z pierścieniami. No bo no, tak jest najłatwiej... Przy, yy, pokazać widzowi, że on zdobył wszystkie mirakula, tak naprawdę prawie wszystkie mirakula. niż po prostu jakby wpierdzielnąć szkatułkę, no bo wpierdzielona szkatułka była w czwartym sezonie, a tutaj masz, że. Poza tym. Po, poza tym on nie ma szkatułki, no, mimo wszystko. No tak. W sensie ma Mirakula, ale szkatułka została u Marinette. Więc e, wydaje mi dobra, się, że tylko taka, taka luźna e, interpretacja, żeby tak zarzucić, żeby pokazać widzowi, który e, aż tak bardzo nie siedzi, e, albo jeszcze nie, na przykład nie oglądał, nie dokończył czwartego sezonu, a trafił na ten plakat, że władca cię. E, kurde, coś mi się udało. Mirakula. Tak. Dobra, okej, okay, masz rację. To znaczy, to trochę jestem rozczarowany. Znaczy, nie wiem w sumie, bo liczyłem, że rzeczywiście te pierścienie może coś znaczą, ale jak tak przedstawiłaś sprawę, no to rzeczywiście może być to po prostu takie mm, luźna, twórcza interpretacja po prostu plakatu. Dobra, yy, to następny news. Co mamy następne? Co bym chciał tutaj powiedzieć? A, wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem ci wysłać. Yy, gdzie co jest? Nie wiem. E, dobra, to zanim, zanim ci znajdę to, co chciałem znaleźć, to wyślę ci to. I pomówimy sobie o tym. Mianowicie. Mm, o, jest to, na tym, co chciałem. Co chciałem znaleźć. Spójrz na lewy, dol, spójrz na lewe dolne zdjęcie na, w tym kwadracie. Co tam widzisz, moja droga? Widzę. Yy, o Boże. Yy, Emily tak. Z gabrysiem, ale takim takim młodym. Bo widzimy, Dobrze. A że ma co brązowe widzisz włosy, dzień... więc prawdopodobnie jeszcze jest w okresie przedsiwienia. przedsiwienia. Jeszcze, jeszcze po prostu ten cały stres życia codziennego go nie dopadł. Hmm? Jeszcze jest przed dziećmi po prostu. A. No. Dobrze, a powiedz mi, co widzisz z prawej strony tego zdjęcia? Po prawej strony, no widzę jakby szokowanego Gabriela. Ale gdzie? To jest najważniejsze. A, w... Um, Boże, no tej W no... króliczej Króla. noże Banix. Tak, dokładnie. I teraz są dwie możliwości. Albo Gabriel sam się tam dostał. Mhm. W sensie tam, sam się tam przeniósł. E, I po prostu sp chciał spojrzeć w przeszłość, w inne miejsce czasu przestrzeni. Mhm. Ale jest taka scena w zwiastunie i wiem to też z tweeta, którego ci właśnie wysyłam, że Gabriel schodzi do kanałów, gdzie praktycznie nakrywa przemieniających się Adriana i Marinette, który wiesz, tam bardzo często jest taka sytuacja, że oni schodzą do kanałów, kryją się za tymi, za tymi murkami, przychodzą transformacje i żeby jakby nakarmić kłami i znowu się przemienić zwrotnie. I Mamy scenę, która pokazuje, że Gabriel jako monarch praktycznie, praktycznie ich nakrywa, ale tuż pod nim pojawia się okrąg, yy, ten taki baniksowy, który pokazuje, yy, że, no, że coś się zaczyna dziać. Widzisz to? Mm -hmm, widzę. A... I, a... Ja mam... I ja mam taką teorię, w sensie bardzo możliwe, że to, 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 że to zostało dokładnie pokazane w zwiastunie, tylko ja po prostu tego nie oglądałem, że. Mm, Pojawiła się Banix. Banix, która była wielką, jakby nieobecną w finale czwartego sezonu i wszyscy łącznie z nami zastanawiali się, gdzie ona jest tak naprawdę, bo w momencie, kiedy było Shad Blank, pamiętamy, że pojawiła się Banix, która powiedziała: Hej, Biedra, słuchaj, bo Edwin się dowiedział, kim jesteś, Czarny Kot się dowiedział, dowiedział, kim jesteś, i mamy koniec świata, nie? I w czwartym sezonie władca Ciem zdobył wszystkie Mirakula. I Banix nie było, więc, więc jakby Banix miała L4, była na urlopie, i po, po, Banix pojawia się teraz. I ja mam taką teorię, że, te, że ten okrąg, który jest pod monarchem, to jest okrąg Banix, który wciąga, ją, wciąga go do króliczej nory. Gdzie w tej króliczej norze na podstawie screenów mamy też czarnego kota i biedronkę. A więc. Um, A więc Mam wrażenie, że oni wiedzą, że nie są w stanie pokonać Gabriela, który ma wszystkie Miracula. Bo jakby to jest mój największy zarzut do tego sezonu, który teraz będzie, że no, Gabriel posiada teraz taką moc, posiada... jest w tym momencie jest tak overpower że pokonanie go w klasyczny sposób jest troszkę niewykonalne i niemożliwe, a przynajmniej takie powinno być e, dla bohaterów. Więc e, mam wrażenie, że po prostu targają e, Gabriela do tej królczej nory i pokazują mu jego i Emily w przeszłości. E, e, jakby, ja się, się zgadzam. Wiesz, chodzi o to, żeby go złamać, tylko z drugiej strony. Skąd oni wiedzą, że to jest Gabriel? Skąd oni wiedzą, że to Gabriel? No patrz, ja się z Tobą zgadzam, bo ja też patrząc na tego screena z kanałów, też pomyślałam, okej, okay, to jest Banix, która ma w planach, jakby bierze władcy Ciem, no bo ona jest z przyszłości. W sensie wiem, że to jest dorosła Alex. Ta, Alex, oj, oj, przepraszam. Struknąłem mikrofon, mogło być głośno. Em, to jest dorosła Alinx. więc jakby ona już przeszła przez etap władcy Ciem. Teraz jest inny złoczyńca, o czym wiemy od yy, brata Nino no, no, z przeszłości chyba. Tak, od Time Tagger. Nie wiem, czy tak się nazywał ten odcinek, ale tak się nazywał ten. Tak. Yy, złol. Yy, więc Banix wie, kim jest władca Ciem. I porywa go prawdopodobnie po to, żeby przypomnieć mu, dlaczego to robi, i że jakby to poszło. Już jest jakby za daleko, że jakby okej, okay, chciał uratować swoją żonę, spoko, jest to szlachetne, yy, ale no już w tym momencie on nie chce ratować swojej żony, tylko chce zniszczyć biedronkę i czarnego kota. Tylko że wróćmy teraz do plakatu, który mi wysłałeś z piątego sezonu. I czy przypadkiem to takie mm, kółeczko, a może to nie. Bo ja nie wiem, czy przypadkiem on nie ma mirakulum. Yy, Królika. Jeżeli... Jasne, no właśnie to jest problem, bo on ma Miraculum królika, bo on ma wszystkie mirakula poza Biedronki i Czarnego Kota. Okej, okay, okej, okay. przypadkiem. to znaczy, a czy przypadkiem że to jest. to znaczy. Że... Nie zatrzymała sobie tego zegarka. Ale ten zegarek nie był. E... On był Miraculem. jej. Jak nie? No, mi się wydaje, nie. Że zegarek. W sensie ten zegarek to był od jej ojca, rzeczywiście. A czekaj, wiesz, bo teraz mi zabiłaś ciepło. No ja też... Jeżeli, jeżeli, wiesz, czekaj, zróbmy pauzę w nagrywaniu, w sensie po prostu ja to wytnę potem i jestem... Dobra, nie wiem ile z tego, co mm, zrobiliśmy w tej przerwie, wleci do odcinka, y, ale tak, zrobiliśmy szybki, y, szybki przegląd y, timebreakera Breakera i tam w ogóle, to jest w ogóle inna kwestia. W sensie zegarek, zegarkiem, Miraculum, miraculum. Przez, chwilę miał, przez chwilę myślałem takie, że o mój Boże, czy to jest to, bo je woli tak, to by znaczyło, że oni sery mieli jakiś pomysł na, całą, na całe te pięć sezonów, ale okazuje się, że nie, że ten jej zegarek, który ona ma od ojca, który rzeczywiście jest jakiś dziwnie magiczny, to jest zupełnie co innego. Yy, dobra, Jak czyli. No tak. nie. No ten zegarek, który ma. No tak, no to nie jest. jest mirakulum. To jest mirakulum. <noise> ten jej zegarek, który ona ma do ojca? No dobra, może wygląda podobnie. Nie, bo poza tym po gdyby to było mirakulum, to by no nie udało okay, się dobra. go zniszczyć w taki sposób. Spoko, ale mirakulum królika też jest zegarkiem. Tak, tak, bardzo to jest wszystko podobne i tutaj się zgadza, Dla, dlatego w ogóle mieliśmy tego laga przez chwilę. Że Ale się. Yy, według Miraculous Lady Bugwiki yy, Gabriel jest obecnym posiadaczem Miraculum Królika. A jak wiemy, to jest niezawodne źródło informacji. No. Yy, więc yy, tak, więc Gabryś posiada yy, Miraculum Królika, bo wróćmy do, wróćmy do tematu, bo to był delikatny, delikatna dygresja. Yy, Rzeczywiście Gabryś jest w posiadaniu miraculum, miraculum Królika, więc to jest po prostu jakby inny Miraculum. W sensie to jest to Miraculum z przyszłości. Tak. To jest Miraculum z przyszłości. No, z jednej strony ma to sens, ale czy ma sens, jeżeli to faktycznie jest, yy, jeżeli faktycznie ten krąg pod yy, Władcą Ciem yy, stworzyła yy, Banix? Mhm. To czy jest w tym sens, że w tej samej czasoprzestrzeni działają dwa takie same mirakula i mogą się spotkać. No, bo no słuchaj, no nie mamy było wcześniej. Jak było, jak było spotkanie dwóch Biedronek w timebreakerze, no to nie było problemów, że były dwie Biedronki, bo nawet dwa laki czarny były. Było, było spotkanie dwóch Biedronek? No, w timebreakerze w tym odcinku, który przed chwilą na szybko odświerałaś. Tam w tej, w tej samej rzeczywistości i w tym samym czasie były dwie bedronki. Nawet jest taka scena, że czarny kot jest zakochany w dwóch naraz. Yy, I nie było z tego nigdy żadnych problemów. Jak było na przykład cofnięcie się w czasie szaza yy, do tego w ephemeralu, no to tam też w pewnym momencie były jakby dwie, dwa takie same miracula. I nigdy nie było z tym żadnych problemów. One mogą funkcjonować yy, na tej samej linii czasu. To, czy nie jest to głupie? Mm, nie, nie powiedziałbym. W sensie, no bo jakby, dlaczego miałoby no. nie funkcjonować? E, dlaczego miałoby nie funkcjonować? Na przykład, e, to w takiej sytuacji władca Ciem posiadając taką informację, może się na przykład prze, cofnąć e, do. Mm, czy tam przeskoczyć? No, no, cofnąć, można tak to powiedzieć. Do e, początków swojej walki z e, biedronką i czarnym kotem. I jakby zdobyć te mirakula, przez co teraz przenieść się do swojego obecnej, obecnej czasoprzestrzeni i posiadać mirakulum biedronki czarnego kota, mimo że nie zabierze go ani biedronca, ani czarnemu kotu. W tej rzeczywistości? No to jest w ogóle mega problematyczne miraculum. W sensie wszystko, co w ogóle miesza w czasie i przestrzeni jest mega problematyczne i żeby to zrobić, trzeba to zrobić dobrze. I to, ja myślę, że to będzie główny problem tego sezonu i główny problem tego odcinka, który się pojawi w poniedziałek. I tam to musi być jakoś wyjaśnione, i tam to musi być jakoś wytłumaczone, bo inaczej to będzie dość duża luka popularna. I wydaje mi się, że przede wszystkim mi się wydaje, że wbrew pozorom Gabryś długo tych mirakuli nie utrzyma. Bo jakby no, ciężko mi jest uwierzyć w to, że chyba, że to będzie bardzo agresywny, w sensie bardzo um, szybki, w sensie taki pełen akcji sezon, który nie wiem, będzie się na przykład działo w przeciągu tygodnia, powiedzmy, czy coś takiego. Bo, no bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że on posiadając wszystkie Miracula po prostu nie sklepie Biedronki i Czarnego Kota, wiesz, o tak, just like that. Więc mm, no, od tego od odcinka Evolution, który, który teraz wyjdzie, bardzo wiele zależy. I, a, a może to jest tak, że ten krąg wy wyczarował on, ponieważ przeniósł się i stąd się wzięła Biedronka i Czarny Kot w Króliczej Norze. Bo ta biedronka i czarny kot, którzy są w tych kanałach, to nie jest nasza biedronka i czarny kot. Wiesz, on stwierdził, mhm. że. On stwierdził, okej, okay, to przeniosę się w czasie, tam w przestrzeni yy, i poznam tożsamość biedronki i czarnego kota, dzięki czemu w mojej teraźniejszości będę w stanie ich pokonać. Rozumiesz? No, rozumiem, rozumiem. Możliwe, możliwe, mo możliwe że tak jest. I znowu mam wrażenie. Albo po prostu. Ano. Że to przerażenie w oczach Gabrysia w tej króliczej norze. Przerażenie, taka, no ta, ta to coś w no jego. Nie. Tak? To jest mhm. y, jakby reakcja na jego i Emilię. Nie, na jego i na Emily A. w przeszłości. Tak. Mhm. Tylko z drugiej strony znowu ta Biedronka i czarny kosty krójczej noże zupełnie mi to psują, bo no co, będzie też tożsamości y, władcy ciem w tym odcinku? No bo jeżeli nie, no to skąd by wiedzieli, żeby pokazać im akurat Gabrysia? Chyba, że to nie jest y, zdjęcie w cudzysłowie z króliczej nory. No ale wtedy, jak oni w są fabułę. No nie wiem, w sensie jest dużo niewiadomych po prostu. Dużo niewiadomych. No mamy. Czekaj. No wbrew pozorom, mamy Biedronkę, ale czy, czy ten to zdjęcie z właśnie Biedronką, władcą ciem? Chyba czarnym kotem. Nie tak, wiem, tak, bo tam jest, tam jeżeli, jest tak, kot. jeżeli tak, to jest taki scho bardzo schowany. I Banix. Nie wygląda ci trochę tak, jakby było wklejone? E, trochę. Tak, ale to jest kwestia tej kulczej nory, bo tam jest dużo białego. I pamiętam, no, że w Chard-Blanc było dość podobne by wyrażenie. Mhm. A to są oficjalne materiały Globa, więc wątpię, żeby sobie robili w ten sposób, w cudzysłowie, jaja. O, no dobra, no to prawdopodobnie. Może tak będzie wyglądać. Yy, rewil tożsamości władcy ciem yy, ale nie wiem. Ale to ja by byłoby, nadal... Nie wiem, czy chciał. To, to byłoby czerstwe, bo, że wiesz, że. Ja nadal nie wiem, czy to, to jest. no Może to jest zaskoczenie w sumie na to. to Nie, nie, mi się wydaje, ale że to, on... jest, to jest reakcja na, jakby widać, że on ma taką nostalgię w oczach. To jest, no to tak, jest reakcja. To jest taki zasmucony. Tak, to jest reakcja, przynajmniej według mnie to jest ewidentnie reakcja na Emily i Gabriela w, w przeszłości, jak siedzą na tym piękniku i są zakochani w sobie. No wydaje no mi dobra, się, że oni muszą ale... zrobić to w ten sposób po prostu. Ale że co, że nagle sobie przypomniał? Czy nie oglądałaś doktor doktora Strange'a? Tam był podobny zabieg fabularny, tego nowego. Tam był podobny zabieg fabularny i to też było według mnie głupie, że tak w skrócie chodzi o to, że czasami przypomnienie sobie, a zobaczenie czegoś to dwie różne rzeczy. I może to, że on zobaczy to na własne oczy i uświadomi sobie jakby what has he done, to, to może coś jakoś nim ruszy, chociaż, no nie wiem, wydaje mi się, że nie ma co jakby tworzyć jakichś zbyt zaawoluowanych teorii, bo w poniedziałek jest premiera tego odcinka i wszystkiego się dowiemy. A mamy 36 minut na liczniku, a jeszcze on ja odcinek. Mam 33, przed... ale tak. A mamy odci jeszcze odcinek, e, jakby pozaniusowy, więc e, ja bym przeszedł do odcinka. Co ty na to? E, no dobrze. No. Chyba, że masz coś do Ewentualnie... dodania. Ewentualnie Nie, wiem, w sensie, dla mnie, ja nadal nie kupuję e, tego, że jakby zobaczył to i, i co, i nagle sobie posiadamy... Nie, no nie, nie mogę zniszczyć tej dwójki dzieciaków. Nie, nie, Ukocham to nie, nie, to nie chodzi o dwójkę dzieciaków, tylko mam wrażenie, że to będzie takie dla niego, wiesz, pokazanie, jak daleko zabrnął. Chociaż z drugiej strony zabrnął właśnie dlatego, więc. No ale, no, ale jeszcze, więc, z, nie jeszcze z kolejnej jest z właśnie znowu strony, jakby no jakby nie za bardzo widzę opcję pokonania go w taki konwencjonalny sposób. Bo jeżeli on da się pokonać, biedrąc i czarnemu kotowi, posiadając wszystkie możliwe mirakula, to to będzie po prostu tak żałosne, że, że nie będę. Jakby Jego trzeba pokonać w inny sposób. I no, wydaje no. mi się, że to może być jakby początek tego sposobu. A jeszcze z newsów. Boże, no widzisz i to będzie odcinek tylko o newsach. zaraz. widzisz. Ten odcinek będzie mega długi. Um. Nie wiem, czy no Tak, z półtorej godzinki. Ludzie... No nie, nie wiem, czy ludzie go wysłuchają do końca, bo mamy jeszcze potwierdzone, znaczy potwierdzone, pokazane adrienat bo w materiałach upublikowanych przez Globe mamy pokazane takie wiadomo. chodzi ci o te wiadomości, Tak. które wyglądają jakby były fałszywe. Wyglądają mega fejkowo, ale wydaje mi się, w sensie tyle osób je podaje dalej, i chyba nawet Olchu się podał dalej, że chyba to jest jakby oficjalne, więc. Mamy takie stylizowane, na wiadomości głosowe, yy, pokazanie, że jakby agent zapraszam Marinette na randkę. Znaczy. No. Kwasi randkę. I ja mam takie, mój Boże, jeżeli w, jeżeli w tym sezonie będzie Adrianeste, to ja się popłaczę. Ja, jakby ja, ja, ja zwariuję. Ja nagrywając odcinek, to będzie wyglądało tak, że ja, ja będę nie będę w stanie sklecić słowa, bo to jest coś, na co ja czekam. W sensie, ja wiem, to jest takie cheesy, i wszyscy mają takie nienoserię. Adrian Ente, ale kurde, to jest para głównych bohaterów. My im kibicujemy. Jakby głównie dlatego oglądamy biedronkę czarnego. No, nie oszukujmy się, MLB się ogląda dla bohaterów i dlatego, że mamy z nimi jakąś relację. A nie dla historii, która jest dość przewidywalna. Nie dla odcinków, które mają dość stałą konstrukcję i nie są tak koniec końców zbyt fajne w sensie fajne, zbyt dobrym, no wiesz o co mi chodzi, nie? Mhm, no. rozumiem. Więc my oglądamy to dla bohaterów i jeżeli, jeżeli para głównych bohaterów, wreszcie będzie ten związek ich, to coś na no, to czekamy od, od czterech sezonów, no to ja będę mega zadowolony, będę mega szczęśliwy i mam nadzieję, że to zrobią dobrze. Bo to jest coś, to jest coś no ja chcę, ja chcę po prostu, no. No jest to ciężkie, no. no to, to musimy tak naprawdę zobaczyć pierwszy, se, pierwszy odcinek pierwszego... E, pierwszy odcinek piątego sezonu. I... choć wydaje mi się, że jeżeli... znaczy nie to, nie, to, nie jest, bo... to nie jest tak, że to będzie koniecznie w pierwszym, w pierwszym odcinku, e, tak. bo to był materiał promocyjny e, piątego sezonu, a nie pierwszego odcinka. Oczywiście, że tak. E, ale wydaje mi się, że... E, bo jest sześć sezonów zaplanowanych. Siedem. Znaczy pięć wydaje... zamkniętych i tam dwa dodatkowe, nie? Okej, okay. to wydaje mi się, a no tak, bo pięć jest yy, Tomasa. Przez Tomasa, mm. tak. To wydaje mi się, że Tomas na pewno zaplanował y, randkę dla y, Marinette i Adriana. Wtedy sensie wydaje mi się, że to jest na tyle oczywiste, że pod koniec jakby swojej ery y, Biedronki doprowadzi do, do randki. No bo raczej. Y, Ludzie też tego chcą, i wydaje mi się, że to by było ładnym zamknięciem właśnie tej jego ery, którą wykreował. Tak, ale swoją drogą, Adrenat, to samo w sobie, jakby nieuni w, nie w nieunikniony sposób prowadzi do odkrycia tożsamości. I no ja tak. jestem niemal pewien, że w tym sezonie, czyli już za chwilę dostaniemy rewill tożsamości. Ja sobie nie wyobrażam sobie, żeby Tomasz odszedł z, z serialu, zostawiając mhm. rewil tożsamości komuś innemu. Jakby nie, nie no uwierzę w to. właśnie dlatego wątpię. Znaczy prawdopodobnie rewil tożsamości będzie pod sam koniec. Tak, w finale, raczej na bank. Choć szczerze, szczerze jeżeli finał znowu będzie, bo, bo raczej finały są podzielone jakby na dwie części, mhm. to pewnie w pierwszej części finału. Mi się wydaje, yy, mi się nie, wydaje że nie. Wątpię że, wątpię, że to zostawi. Słuchaj, ja bym. Oni zrobili cliffhanger w czwartym sezonie taki, że spadliśmy z krzesła. Mi się wydaje, że to może być cliffhanger do szóstego sezonu. Że może mm, być tak, że, oni, że będzie odkrycie tożsamości, reakcja i cięcie czarny ekran. Ja w sensie nie zdziwię yy, się, jeżeli tak to będzie wyglądało. Okay, a Pomyśl, jak ja to, to rozgrzeje fandom i nakręci na kolejny sezon. Jakby zauważ, że jeżeli zrobisz reveal. To wiele osób straci zainteresowanie serialem, bo wiele osób, nie wszyscy, ale wiele osób ogląda serial już tylko po to, żeby zobaczyć, żeby dotrzeć do tego momentu. I zauważ, że ucięcie, ucięcie tego w, te, w momencie, kiedy tuż po reakcji, albo nawet tuż przed reakcją, rozgrzeje fandom i jakby zachęci tych ludzi, którzy czekali tylko i wyłącznie na to, żeby obejrzeli jeszcze ten kolejny sezon. No, jakby rozumiem. Twój punkt widzenia, ale mówię, że wątpię, że Tomasz zrezygnowałby z y, y, chociażby zaczerpnięcia y, w swoich produkcjach y, rewilu tożsamości i tego, co się stanie po tym. Znaczy, no wiesz, no bo, okay, mówisz, scena, mówisz, że... scena już jest podobno napisana, więc może wiesz, może po prostu podzielą tą scenę na sezony i wiesz, i tak naprawdę, wiesz, 6-7 sezonu już nie będzie ruszał, ale tą konkretną scenę jakby yy, przerzucą dalej. Też, też tak może być, nie? No, zobaczymy. No, zobaczymy, tak, to, ma, to masz rację. E, dobra. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kwestie newsowe. 43 minuty to jest najdłuższy segment newsowy w historii tego kanału. E, I to będzie chyba najdłuższy od. Prawda, nie ma dłuższego. Był, był A nie kiedyś... mieliśmy przypadkiem odcinka tylko i wyłącznie newsowego? E, nie, był to. Z... Znaczy, tam były newsy, ale też było coś innego. No, no by, tak, by, i to zajęło było... jakieś 10 minut. <laughs> trzeba by było policzyć, ale wydaje mi się, że to jest najdłuższy segment newsowy, i to chyba będzie w ogóle najdłuższy odcinek, bo. Wow. Dobra, to przejdźmy może do omawiania y, kolejnych chronologicznie odcinków Biedronki Czarnego Kota, pierwszego sezonu, co jest istotne. Y, oczywiście będziecie mieli timeline na dole, więc, woli niósłby Was nie interesowały, to no, powinienem to powiedzieć wcześniej, ale to będzie widać. Y, to po prostu sobie ludzie przewidzieli. Dobra, zaczynamy od omawiania vonnych y, księżniczki. Pamiętajcie, że lecimy, jakby kolejnością, lecimy z Miraklu z Wieki. Więc jeżeli wasza więc jakby tak. chronologia jest inna, no to sorry. Dobra. Wodna księżniczka, może teraz ty zacznij, bo ja dość dużo mówiłem w newsach, więc... No bo mi się wcinałeś w słowo w, w zdania i nie dałeś mi dokończyć. No dlatego teraz proszę mów. Dzięki, dzięki. E... Dobrze. Zaczynamy od wiadomości. O tym, że Biedronka i Czarny Kot po raz któryś tam z rzędu uratowali Paryż. A gdy mamy jakby transformację Biedronki po jednej z walk, widzimy, że Tiki zaczyna się źle czuć. I prosi Marinette, żeby zabrała ją do lekarza, a dokładniej do uzdrowiciela. Tak. I w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy widzimy, że... Kła... Chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy widzimy, że kłami w ogóle chorują. I nie wydaje ci się to dziwne, że pradawne, przedwieczne istoty mogą się przeziębić? No bo tam hmm. ewidentnie chodziło o to, że ona nie się wiem. przeziębiła, bo padał deszcz, nie? I jakby jej się zrobiło apsikuj. No tak, ale nie wiem, czy, czy powiedziałem, że jest to jakieś dziwne. Wydaje mi się, że jakby mimo wszystko jest jakimś tam stworzeniem, więc... Raczej jeżeli o nią nie dbasz, to raczej są, pojawiają się jakieś konsekwencje z, tego, z tym związane. No i jedną z takich konsekwencji jest na przykład choroba. No dobra, okej. Okay. Yy, no spoko. I rzeczywiście Tiki mówi, że zna lekarza, zna, zna uzdrowi uzdrowiciela. I ja przez chwilę miałem takie wrażenie, że... Yy, potem jakby cof cofnęło mi się to wrażenie, ale miałem przez chwilę takie... Bo ja wiedziałem, że to będzie mistrz fu, nie? ale m, zapomniałem, zapomniałem, że on potem jakby zdradza się, że jest mistrzem Fu. W sensie chodzi o to, że ja myślałem, że, że twórcy naprawdę w tym momencie nie wiedzieli, że będą chcieli z niego zrobić mistrza fu, i myślałem, że to jest seria, jakiś taki zwykły, dawny chiński uzdrowiciel. Ale nie, ale nie, to jest po prostu. Nie Nawiązałam do tego, ale jakby to już by było trochę za spoilerowanie tego odcinka, choć zgaduję, że wszyscy i tak i tak ten na, odcinek, na to nieważne. Eee, naprawdę pomyślałeś, że jakikolwiek weterynarz, bo mistrzwo e, w stosunku do marynet podaje się za weterynarza, który mm, ma uleczyć jej kota, naprawdę myśli, że Tiki jest jakimś tam e, jakąś tam rasą kota? Naprawdę? Sk z królestwa absik, czy coś takiego? Nie, do tego, do tego to nie pamiętam dokładnie słuchaj, Adrian nie jest w stanie ogarnąć, że Marinette to Biedronka mimo, że ma jasne sygnały bardzo często więc nie zdziwiłbym się, gdyby Mistrz Fu dobierał posiadaczy Miraculi za pośrednictwem swoich umiejętności detektywistycznych ale ja bym musiał jeszcze potem wrócić do sposobu leczenia przez Mistrza Fu ale no nieważne, chodzi o to, że jakby rzeczywiście Tiffy mówi, e, słuchaj jestem chora, zabierzmy mnie do lekarza a Marinette mówi, nie Wiesz, jakby ja już jestem spóźniona na lekcję, więc skoczymy do szkoły i potem cię zabiorę do lekarza spoksik. No i Dyki mówi spoksik. No i jest ja spoksik, i później ją zabiera faktycznie do tego lekarza. No tak. No, mamy lekcję chemii i mamy na tej lekcji chemii pokazane, jak Rose i Juleka oglądają sobie jakąś tam konferencję na YouTubie, że Prince Ali przybywa do Paryża. I tak, w popiększa... takim znaczy, bym powiedziała, że to Rose ogląda to. Juleka raczej tylko dopinguje Rose w jej obsesji na punkcie. Tak. I w ogóle to jest. Zapomniałem w ogóle, że ona ma obsesję na jaką punkcie. I nie wiem, czy to jest obsesja romantyczna, ale to by znaczyło, że Rose też jest postacią bisexual, a nie uh, les. Więc to taki follow-up do poprzedniego odcinka, gdzie myśleliśmy, że po prostu jest Les, a okazuje się, że może być bisexual. Chociaż nie jestem pewny, czy... znaczy, Tego typu zauroczenie chyba jest miłosne. I ten odcinek mhm. chyba rzeczywiście jest miłosny, bo tutaj w ogóle wszystko się kręci też wokół walentynek. Nie, to w mrocznym może, przepraszam. Yy, ale to, ta relacja jest taka dość miłosna. A więc wychodzi na to, że Rose jest bisexual. To jest pierwsza uwaga. A moja druga uwaga jest taka, że za każdym razem, kiedy słyszałem Prince Ali, to w głowie miałem ten kawałek Prince Ali z Aladyna. Się, tego mi brakowało w tym odcinku. Dobra. I Rose pisze list, taki miłosny chyba. Do... E, no, miłosny do księcia Aliego. Tak, i pryska go e, swoimi perfumami. I e, jakby. E, no. No. No, no, no. E, tak, pryska go swoimi perfumami, co zauważa, a raczej wyczuwa mm, pani Mendelejew. Dokładnie, która konfiskuje e, Rose jej perfumy i wysyła ją do dyrektora. Przy okazji tak. mamy też naśmiewanie się z Rose Znaczy przez tak, Chloe. tak to przez Chloe, no bo Chloe jest jakby wrodną sucitą przez cały, przez cały sezon, ale chodzi mi głównie o to, że okej okay, babka od chemii zabiera jej perfumy, ale chwilę później daje dzieciakom wbrew pozoru bardzo dobrą lekcję, pokazując co się dzieje z perfumami, kiedy się podgrzeje i znaczy wystawi na płomienie, że są mega łatwopalne. Więc może oczywiście używanie ich w sali od chemii nie jest zbyt dobrym pomysłem. Więc akurat tutaj muszę przyznać pani Mendelejew rację, że, że to, jest po prostu, to jest po prostu dobra lekcja. Więc jeżeli wy jeszcze chodzicie do liceum, czy do gimna... nie, nie ma już gimnazjów, więc jeżeli chodzicie do liceum i macie chemię i macie takie zajęcia chemii z eksperymentami, to pamiętajcie, że zasady BHP są niezwykle ważne. Dobra, co dalej. O, już, przepraszam. E, dalej mamy. Mm, tak wtedy już mam wrażenie, że lekcje się skończyły, bo już wszyscy wychodzą sobie do domów. E, I Alia mm, zauważa, że Adrian, tak samo jak Marinette, często się spóźnia i często ma e, różne nieobecności. Bardzo Więc ciekawe. Zaproponowała. Cię, a jeżeli e, Adrian to jest czarny kot? Nie, nie, to niemożliwe. Nie, nie ma opcji. Więc Alia proponuje Marinet, żeby dała mu swoje zeszyty, żeby nadrobił zaległości na lekcjach, na których go nie było. Nie, nie, nie. nie. Alia mówi, że nie było go na lekcji, więc przydałyby mu się notatki. I patrzy na marinet. A marinet, nasz łoś, łosoś intelektu, na początku w ogóle nie ogarnął, że chodzi o to, żeby ona mu dała Nie, to dla niej jest zbyt trudno. Dopiero po chwili się zorientowała, że, a, chodzi ci o mnie. I nie, 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 lepiej, lepiej nie, lepiej nie. No i szczerze, ja, się, ja się nie dziwię, Marinet, że nie dała, nie, nie pomyślała o sobie, bo, ja sama na, na samym początku swojej wypowiedzi powiedziała, że, o, Adrien też często się spóźnia i ma dużo nieobecności. Znaczy nie dokładnie, tak, no ale tak to miała na myśli. Więc jaki jest sens, żeby Marinette dawała swoje zeszyty Adrianowi, żeby nadrobił zaległości, jak oni mają podobne zaległości? Przecież tu nie chodzi o jakieś głupie zaległości. Tu chodzi mm. o to, żeby był pretekst, żeby ze sobą pogadali. No i jakby rzeczywiście Marinette idzie dać mu te notatki, ale jak uważa, że to jest Marinette, to, to potyka się, się potknąć. O, o jakąś leżącą na ziemi na środku schodów torbę. I w sumie tam też byli ludzie, więc ciężko było ich nie zauważyć. No, ale to jest maryniat. No i, no i znowu tknąłem mikrofon. E, więc ona się potyka, przewraca i z jej torebki dziwnym trafem jakoś tak się złożyło, wypada Tiki na ulicę. Znaczy, bo ona zaczęła rozmawiać z Tiki, że no jakby że, no, wypadałoby zabrać ją do tego y, uzdrowiciela. No i wypadła, e, a Marinette poleciała na Adrienę. Dosłownie. Dos, no, dosłownie i w przynoście. E, co, Adrien złapał, pomógł jej się podnieść i się ulotnił. I to, to, tak, tyle, to, było, tak to było takie, dobra, wszystko ok, bo, bo muszę lecieć, na no, <laughs> Ale no, no. swoją drogą zauważyłaś, nie wiem czy zauważyłaś, że Marinette nosi torebkę tylko dla dziki. Jakby w tej zarobce nie, nie było totalnie nic innego, było pusto. No. No i tyki, tyki wleciała wlecia na ziemię i zgarniają Chloe, która myśli, że to jest jakiś tam pluszak. Bla, 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 bla. Tak, i chce go podarować księciu, księciu Aliemu? Mm -hmm. Księciowi? Księciu, księciu. O, no, no, Aliemu chciał chce go e, podarować. Tak, i, i rozmawia o tym z Sabriną, co podsłuchuje Rose i e, prosi Chloe, żeby e, wręczyła przy okazji m, Aliemu. Jej list dla niego. Tak. No i Chloe oczywiście ją wyśmiewa e, i zabiera tiki. Prawda? Zabiera tiki, niszczy list, e, tak. I ja mam teraz takie. Mam kilka drobnych uwag do tej sceny, bo Marian zaczyna gonić e, Chloe, no bo Chloe ma tiki. Prawda? Prawda. Mhm. Logiczne. Znaczy Prawda. nie do końca. Ponieważ, po pierwsze, wiadomość dla ciebie, Tiki. O ile pamiętam, możesz przenikać przez ściany. Więc możesz po prostu stamtąd uciec. Taki drobny szczegół. Znaczy OK, załóżmy, że może jest chora, więc wtedy nie może przenikać przez ściany. Nie wiem, bez sensu, ale ok. Yy... Tak więc Tiki mogła uciec. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Marinette mogła się po prostu transformować. Tiki nie musi być w pobliżu, żeby kolczyki zadziałały nie musiała gonić za nią przez całe miasto. Mogła po prostu wejść w jakąś ciemną alejkę, zrobić spot on i jakby już, po problemie. Mm, zgadzam się, jest to dosyć głupie, że jakby ani z jednej, ani z drugiej opcji nie skorzystała, ale wydaje mi się, że twórcy właśnie wytłum wytłumaczyliby to w taki sposób, że Tiki jest chora i je jakby nie może, ale z drugiej strony Okej, okej, okej. Jest chora, więc załóżmy, że nie może nagle przenikać przez ściany. Naciągane, a spoko, okej. Okay. No ale co nie może się transformować? No może się transformować. I Tiki wcale nie musi być w pobliżu. Nie wiem, chyba, że, chyba, że wiesz, bo oni tłumaczą, że to jest magiczne zaklęcie i że może musi to usłyszeć Tiki, żeby zadziałało. No to może okej, okay, ale mm, też. Nie. Nie. A czy przypadkiem w direst Family nie było tak, że e, Tiki jej uciekła? No było i tak, ale ona była piętro niżej. przywołała Aha, no ona... No, skąd wiesz, że ją słyszała? No, no właśnie też nad tym myślę, że może chcieliby po prostu wytłumaczyć to w ten sposób, ale wydaje mi się, że to jest po prostu niedopatrzenie i takie napędzanie fabuły. O, byle by było, byle by jakoś się kleiło, nie? Mamy potem smutny montaż, który mnie troszkę rozbawił, bo był dość średnio zrobiony, jak Rose płacze ze względu na podarty list i pisze inny list, w sensie drugi, do tak. Prince Aliego i pojawia się Władca Ciem. I Boże, jak ja uwielbiam ten jego strój, w sensie i ten jego głos, i to jest, bo oglądaliśmy to, ja, ja to oglądałem, ty też na Netflixie, z angielskim mhm. dubbingiem ten głos jest fenomenalny, tak super pasuje i w ogóle ten strój w tych pierwszych sezonach jest taki dobry, w sensie okej, okay, tam troszkę brakuje czegoś, mam wrażenie ale, ale w porównaniu do na przykład Shadow Motha i do Monarcha mega mi się podoba ten strój Władcy Ciem i żałuję, że oni odeszli od, od tego designu bo był naprawdę mega klimatyczny, jeszcze jak jest takie ciemne oświetlenie tych jego, tej jego kryjówki, super naprawdę bardzo mi się podoba Aż, aż miałem ochotę po prostu zrobić, robić screeny i ustawiać na tapetę, bo naprawdę super, super. Żałuję, żałuję że twórca tego oddeczki. No, stwierdzili, że wolą zrobić kreator Simsów. Tak, stwierdzili, że, że wolą zrobić kreator Simsów. Znaczy wydaje mi się, że to jest przewidziane przez marketingowców i przez sprzedaż zabawek i tak dalej, no ale nie smak pozostaje. No, no, no wiesz, no, jeżeli chodzi o, o jakby teraźniejszego władcę, no to też ciężko jest przedstawić go w jakiś straszny sposób, jeżeli ma na sobie 15 mirakuli. No tak. Ja I każdy wola... wpływa wola... wiesz, na niego. w ogóle. Wiesz, jest, jest takim rosyjskim gangsterem, który ma <grym> wszystko na sobie. E... E... Dobra, lecimy dalej. Tak, bo mamy akumizację mhm. e... Rose w wonną księżniczkę. A Sama akcja przenosi się do e, hotelu bourgeois, gdzie Marinette próbuje dostać się, e, żeby zdobyć tiki od Chloe. Dla e, mnie! Ale mamy. Dla mnie to w ogóle było takie mega... To wygląda jak misja w Hitmanie. W sensie musisz się gdzieś dostać, musisz się gdzieś dostać i próbujesz gdzieś wejść, ale stoi NPC, który ci blokuje wejście. Więc Maria robi, ogarnia, że jest Hitmanem i po prostu przechodzi gdzieś obok, przebiera się w inny strój i ten NPC już nie pamięta, że sekundę no. temu ktoś, ktoś do niego podchodził, tylko zupełnie, wiesz, wybierasz teraz inną opcję dialogową, że jesteś pizzarmanem, który wiezie pizzę i jakby ten NPS mówił, Dobra, spoko, wskakuj, nie ma problemu. <grafię> więc. więc... No, no tak, więc udaje się ominąć. Y... No, tego lokaja. Nie ma, no, nazwijmy zwiernego no, no, no. końca. Bertrama z Jessie. A nie, to nie był Bertram. To był ktoś inny. To nie był Bertram. To był ten chłopak e... Jessie. Tak. <laughs> mm. No i jakoś dostaje się do Chloe, ale w międzyczasie też widzimy, jak wonona księżniczka próbuje dostać się do hotelu, no co przy użyciu jej supermocy, czyli y, rozpryśnięciu perfum jej się udaje i ma teraz y, pełną władzę nad lokajem, więc sobie wchodzi bez problemu. Mm. Widzimy, że... Ja hmm. tylko chcę ty powiedzieć, że ta, yy, znaczy, ta supermoc sama w sobie jakoś mi nie przeszkadza, tylko mnie w, dość mocno irytowało w tym odcinku, co jest dziwne, bo ja lubię musicale, ale czemu oni musieli śpiewać, znaczy śpiewać, mam dużo powiedzieć, w sensie jak, oni jak są pod wpływem tych yy, perfum, to wszystko mówią tak bardzo rytmicznie, starają się mówić bardzo rytmicznie i to brzmi po prostu kiepsko i, i mnie to irytowało mega. Tylko tyle mm, Nie wiem, ja jakoś bardzo dużej wagi do tego nie przykładałam, więc Nie wiem, że w to to nie Musicale, które są dobre? Nie, nie, śpiewanie do dupy. A kiedy śpiewają w zły sposób i, i wkurzają w odcinku, a mi to nie przeszkadza. Nie wiesz co, bo jakby ja nie lubię elementów muzycznych. Ja nie lubię, jak są piosenki w serialach. High school musical. E no dobra, no oglądałam to. To jest film z mojego dzieciństwa, więc no, do niego mam jakiś sentyment, ale ogólnie bardzo nie lubię muzykali. A tu mi to nie przeszkadzało, bo to nie, było, to nie było tak, że mamy trzy minuty, które są poświęcone na piosenkę, tylko mamy trzy sekundy, kiedy ktoś powie coś rytmicznie, i tyle. No wiem, ale no, mi to ale wkurzało rozumiem. po prostu. W sensie bardzo mi się to nie, nie podobał ten zabieg, i, i no, wkurzał mnie. Jest wywiad. Tak, wywiad, ponieważ książę Ali jest w hotelu Bourgeois. Chloe tam udaje się przycisnąć przy swoim ojcu i zapoznaje się z księciem Ali, daje mu tiki jako prezent dla chorych dzieci, których później mają odwiedzić. Marinet udaje się pełznąć do, do tego pokoju. Gdzie odbywa się wywiad? No i pojawia się również wonna księżniczka, która od razu rzuca mm, zaklęciem, tak to możemy powiedzieć, tym zapachem. W w Chloe. Teraz, nigdy, nigdy później go nie używa, nie? W sensie tylko wklaujesz, tak, tak, bo kogoś Tak, bo wiesz co, bo mi, mi się wydaje, że ona po prostu. Że to jest ten moment, kiedy tak bardzo kogoś nie lubisz, ktoś tak bardzo, ma, z kim masz tak bardzo negatywne skojarzenia, że nawet nie chcesz, żeby ta osoba była dla ciebie miła i żeby ta osoba no, w tej sytuacji ci służyła. O. Że po prostu chcesz, żeby miała jak najgorzej, przez to, że okay. ona no ale no bo, z drugiej no strony tak cały jest. czas później, no tak, ale z drugiej strony cały czas później mimo wszystko próbuje, próbuje, chociaż tam są też inni, więc może tak po prostu przy okazji tam się Chloe, Chloe zahaczyła. No. Możesz, możesz mieć rację, może, może coś w tym być. No bo też sobie teraz przypomniałam, że przecież jakby później i tak, i tak pryska e, do samochodu, gdzie faktycznie Chloe siedzi, więc Chloe też się zamienia. No ale właśnie napotoczyła po prostu, nie? Tak, ale wydaje mi się, że, że sam zamysł był taki, że po prostu Chloe jest tak znienawidzona przez Rose, tak bardzo ją. Yy, Odrzuca. Tak bardzo Rose jej nie lubi, że ona nie chce nawet Chloe jako swojego poddanego, tylko chce, żeby Chloe miała jak najgorzej. No tak. i prawie by się udało, prawie by się udało zamienić i księcia, i Chloe, i wszystkich, gdyby nie to, że została pokonana przez konfetti. Tak, została pokonana przez Konfetti, ponieważ ją rozproszyło. Dla mnie to było jakby serio, to już naprawdę mogliście się bardziej... W sensie Konfetti? I jakby, jakby, jakby to miało wyglądać? W sensie w jaki sposób to jest niemożliwe do... Dobra, nieważne. To jest po prostu głupie. E, dalej. W wiadomościach Adrian widzi informacje odnośnie wonnej księżniczki, że coś jest nie tak, więc ją tra transformuje i leci na pomoc I jako pierwszy e, tak naprawdę zaczyna pomagać y, no księciu y, Mari nie Marinat tylko Chloe. No i, i jakby znowu, bo i znowu mam tą samą pretensję, że jakby Mari jest już niejednokrotnie w tej całej sekwencji w hotelu bardzo blisko Kiki i ona może się po prostu Przetransformować, żeby ona do niej no. przeleciała. I to, to, to jest takie coś, co jakby y, teraz, kiedy oglądamy to jakby retro, pamiętając właśnie Dearest Family, bardzo się rzuca w oczy. Wcześniej może, jakby, jakby oglądaliśmy to po raz pierwszy, y, może się tak nie rzucało w oczy, bo troszkę może sobie nie zdawaliśmy sprawy, że taka opcja w ogóle jest. Ale teraz, kiedy wiem, że ta opcja jest, i ta opcja była dość niedawno stosunkowo w serialu, y, no to to po prostu kuje w oczy, nie? No, to ja się zgadzam. Jest to dosyć, dosyć kiepskie, ale warto wspomnieć no bo mamy walkę tak naprawdę pomiędzy Czarnym Kotem a wodną Księżniczką, która cały czas stara się dostać do Księcia al jego, że warto jest wspomnieć, że Marinette wielokrotnie próbuje uratować siebie oraz Chloe czy, czy Księcia przed wodną Księżniczką, nie będąc biedronką. Co pokazuje, że w To jest taka serio odważna. Używa na przykład tego odkurzacza i ja na przykład nie wiedziałem, że mój odkurzacz ma taką funkcję, jak zaciąganie trujących oparów. W sensie, to po co mi filtr powietrza w domu? Po prostu odpalę odkurzacz na godzinę i tyle. No i po sprawie, nie? Dlaczego? nie tak działają odkurzacze, nie wiedziałaś? Tak, i jest taka sytuacja, że jakby próbują ewakuować księcia który chodzi mhm. sobie totalnie bez ochrony, no ale okej. Okay. Próbują ewakuować księcia z tego budynku, w sensie czarny kot. I on rozstawia ten kociki, żeby sobie książę po prostu zjechał na dół. Bo wiadomo, za drzwiami jest jakby księżniczka wonna, która nie wiadomo, co chce z nimi zrobić, nie? To jest jakby super złoczyńca. I jakby sekretarka, opiekunka księcia mówi, że nie, książę nie może zjechać, bo to jest zbyt niebezpieczne. To jest nie. na, pewno, na pewno bardziej niebezpieczne niż. Ta psychopatka, która drzwiami, nie? No, ale z jednej strony tak, ale wiesz, z drugiej strony tu może się zabić. Przepraszam, Super. YouTube. A z, drugiej, a z drugiej strony, no wiesz, no ona w niego psiknie i będzie po prostu chciała z nim być na wieczność. No to. No, 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 no ale koniec końców, Dostaje kask tak. z miski, bo tak działają miski. I, I zjeżdżają po, tej ten, po, tej, po tym kocim kiju, wsiadają do samochodu, uciekają samochodem i w samochodzie zostają, no, spsikani tymi parfumami, nie? No, bo, bo dogania ich ta wodna księżniczka. No i w środku tak, był czarny zostają kot. zostają w środku jest czarny kot, więc czarny kot po raz pierwszy z trzech odcinków, E, tak naprawdę już oddał prawie swoje Miraculum Władcy Ciem. I właśnie ja sobie to zapisałem w notatkach, mm -hmm. jakby kot jest trafiony, może by tak go, kurde, poprosić, żeby dał to Miraculum, znowu, to jest ta sama sytuacja, która nie Ale wiesz co, się... wydaje mi się, że po prostu yy, 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 to, to też już mówiłam, że yy, samo Miraculum Czarnego Kota jest bezużyteczne, tak samo jak Choć nie, bo sama Miraculum Biedronki jest ważniejsze. No okay, Biedronka jest ważniejs ogólnie. Użyteczne, okay? użyteczne, bardzo użyteczne, jakby eliminuje cię z gry przeciwnika, nie? To, to jakby. To jest dość istotne. Ale cię chce wszystko albo nic. Tak, tak. On ma. Ale wiesz, przynajmniej ma chłop cel w życiu, nie? To, to przynajmniej tyle. No dokładnie, nie? dokładnie, to jest bardzo istotne. Eee, w międzyczasie Mary odzyskuje. No. Tak, no a tak, przepraszam, Marinette, bo jeszcze nie jest Biedronką. Tak. E, Biedronka w końcu. Marinette. Znajduje Tiki, trans, y, zabiera Tiki do uzdrowiciela, którym jest Mistrz fu, ale on się nam nie przedstawia jeszcze. Nie, nie, ale pierwszy, ale ra, pierwszy raz pojawia się Mistrz fu w serialu. Tak. E, chronologicznie pierwszy raz. Znaczy... Mm, y, no nie do końca, bo wiadomo, początki były wcześniej, ale wyszły na końcu, więc no możemy, przyznać, możemy uznać, że to jest pierwsze pojawienie się Mistrzafów w serialu. Dokładnie. I co robi Mistrz Fu? Mistrz Fu ja teraz sobie w powietrzu, wy tego nie widzicie, ale robię air quote. Leczy Tiki. I teraz, jak wygląda. Tak króliczki. Jak wygląda leczenie Tiki? Mianowicie y szepcze coś pod nosem, dwa razy uderza w gong i Tiki jest zdrowa. No, mam, wrażenie, mam wrażenie, że metoda zastawianiem baniek jest bardziej jakby. Już mam wrażenie, że to trzymanie baterii, żeby wypędzić pasożyty z Twojego ciała, jest bardziej jakby leczodajne niż walenie w gong. Nie słyszałam o tym, że bateria wypędza pasożyty z Twojego ciała, ale okej. Okay. No, ale nie mi się wydaje, że to jest rodzaj właśnie takiej alternatywnej medycyny. A wiesz, jak się nazywa i... alternatywna medycyna, która leczy? Medycyna. Nie, 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 nie uważaj, nie, błagam. Znaczy, to taki trochę off-top, ale proszę, nie lewcie się alternatywnie. Jakby idźcie, jeżeli coś wam jest, no idźcie do normalnego lekarza. Okej, okay, okay, ale w sytuacji, kiedy ktoś myśli, że. Kiedy ktoś twierdzi, że. Yy, no, ktoś jakby nazywa zielarki. Profesjonalnie tak Okej, okay, ale znaczy być. wiesz, bo zioła czasami rzeczywiście mają właściwości no. lecznicze, tylko chodzi dobra, o to. Że... Ale jeżeli ktoś stricte chodzi tylko i wyłącznie do zielarza i leczy się u zielarza, no dobra, no niech się leczy. No. No, nie, bo to nie jest dobra, bo to się z tego robi, o to bardziej nam muszę ci przerwać, no nieważne. E, tak. Chodźcie do lekarza i ojcu jest po prostu. E... Do... No. E... E, tak, ale tiki zdrowieje, e, mistrzu. Mistrz daje znać, że rzeczywiście jest mistrzem fu, ale dopiero już jak marionet wychodzi. Tak. Bo ona tam mówi, no że. No więc co? Marionet się transformuje w Biedronkę, atakuje wonną księżniczkę. Walczy z czarnym kotem. Jeszcze, zanim się transformuje, to z 30 minut gada sticky i. No, jakby, no może byście, właśnie może byście się transformowali, bo paręż was potrzebuje. Ale tak. tak. Jest walka. Y no jest walka, no co, wonna księżniczka rozpyla chmurę nad całym Paryżem, po czym Biedronka przypomina sobie lekcję u pani Mendelejew. Ja mam, ja mam takie zasadnicze pytanie, bo rzeczywiście wonna księżniczka chce cały Paryż zamienić w swoich słów, rozpylając, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałaś, te no, perfumy na całe miasto, mm. nie? Mm -hmm. I ja mam takie Pytanie do marinet W sensie, co ona miała w głowie? Przypominając sobie lekcję chemii z dzisiejszego dnia i ten jebutny wybuch, co ona miała w głowie? Stwierdziła, tak, wysadzenie łatwopalnych gazów nad Paryżem na pewno jest bezpieczniejszą opcją niż <głanee> po prostu odczarowanie ich laki czarmem pod koniec. No to było dosyć głupie. M -m -m ale dosyć bardzo, jakby. Wszyscy właśnie, przeżyli, nie? Właśnie, jakby w tym momencie to pokazuje, jak te dzieciaki nie uważają na lekcjach, bo lekcja pani Mendelejew z pokazaniem, żeby nie używać tego typu rzeczy w sali od chemii, nie zadziałała. W sensie, właśnie potem to no, była ta bardzo. lekcja, gdy. <śla> no, Mari, ogarnij się. Zadziałała. Ale widać, że Marinet jakoś to bardzo nie przejęła się tym. W tym momencie no, powinien być tak tego mistrz tego swój i powiedzieć: oddajesz mi swoje mira, Oddaj fartucha, oddaj mirakulom. Co, co to ma w ogóle być? Oddaj fartucha, tak. No i co? No i nie oddała. Nie, no i koniec. Ale ogólnie tak, Właśnie ogólnie mamy: e, wszystko się udało. E, Marinet uwolniła Rose od e, akumy. A, od akumy, dokładnie. Chciałam być odwładcyciem, ale nie umiałam tego. Innego. Tak. Yy, yy. I co? I Rose trochę spełnia swoje marzenie, bo jest księciem yy, do szpitala. Tak, tak. Poznaje księcia osobiście, mówi, że jest jego wielką fanką, tam ten, więc yy, książę Ali decyduje, że Rose jest lepszą partnerką do odwiedzenia chorych dzieci, yy, nieżeli Chloe. E, jakby wydaje mi się, że każdy jest lepszym partnerem do odwiedzenia chorych dzieci niż Chloe. Wydaje mi się, że władca ciem byłby lepszym partnerem do odwiedzenia chorych dzieci niż Chloe. No i z tym to bym polonizowała, ale okej. Okay. No i co, koniec? Jak ja chcę tylko powiedzieć, że to był całkiem spoko odcinek ogólnie. W sensie poza tymi wszystkimi głupotkami, które były po drodze, ja się dobrze bawiłem, fajnie było. W sensie... No, taki... fajnie, było, fajnie było, bo nie było jakoś dużo tych walk. W sensie to było dość tak mocno rozłożone. Yy, mm -hmm. Spoko. Jakby. Nie wiem, gdy, gdybym miał mu przynajmniej gwiazdki, powiedzmy, to dałbym mu takie 6 na 10 bezpieczne. No, nic specjalnego, to... ale też nic, nic. Nic bardzo złego. No, to taki okej okay odcinek, jak na pierwszy sezon. Tak, Tak, tak. Dobra, to lecimy dalej. Drugi w kolejności jest mroczny amor. Mroczny amor. walentynki. Czyli przenosimy się do Walentynek. Dokładnie. I mamy lekcję, tym razem chyba francuskiego. No, taki ekwiwalent no, naszego no, polskiego, tak, nie? Tak. Gdzie mm, młodzież uczy się o tym, że pocałunek prawdziwej miłości, to będzie ważne później. Pocałunek prawdziwej miłości potrafi przezwyciężyć zło, i we wszystkich bajkach tak to właśnie działa. Bo tak jest. Bo tak jest. A w tym czasie Adrian pisze wierszyk dla ukochanej. Tak, tak. I znaczy się... bardzo go podgląda w tak. tym w sensie. Stara się dowiedzieć, co Adrian tam robi. Tak, i jakby jest koniec lekcji. i to jest coś, co mi się rzuciło w oczy, a prawdopodobnie w większości się nie rzuciło, ale mi się rzuciło, bo Marinet mówi Ali, żeby ona sobie wyszła, nie? I że ona ją dogoni. Mm -hmm. I jakby Marinet w tym momencie się skrada, nie? No i my no. wiemy, że ona się skrada po to, żeby wyjąć ze śmietnika ten liści, który on wyrzuci. Tylko, no że tak. skąd ona mogła wiedzieć, że on go wyrzuci? Yy, <laughs> jakby... A czy przypadkiem to nie było tak, że yy, zadzwonił dzwonek, lekcja się skończyła, Adrian wstał, zgniot liścik, wyrzucił, i jakby dopiero w sensie, że jakby to działo się między, mniej więcej w tym samym momencie, przepraszam. Wydaje, mm -mm. Mi się, mm -mm. wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jakby a, najpierw okay. było, było skalenie, a później było wyrzucenie tego. Więc to jest taka delikatna luka, ale wiadomo, trochę, trochę czepianko. No i rzeczywiście. Yy. no mamy Marinette znajduje list. E, przy okazji ją, by, zostaje wyśmiana przez Chloe. <laughs> Przepraszam, może, może przepij. nie dzieje. wiem, masz do Może przepij herbatką? No właśnie już wszystko, wszystko wypiłam. A, no, no, wiesz, mm. mówimy od godziny 15. może możecie głos męczyć po prostu już. Tak. Yy, więc yy. Marinet czyta list. Yy który wyrzucił Adrian i y, orientuje się, że to jest list miłosny do jakiejś dziewczyny o. Y, o Boże, ja nie pamiętam, jak to było napisane. Ogólnie całkiem, znaczy... całkiem ładny był ten wierszyk. Ja bym, żałuję, że go sobie nie zapisałem, bo y, y, był spokój. Zaraz spróbuję wygrywać wiersz Adriana do Biedronki, Walentynki. Na pewno to jest w internecie. No prawdopodobnie tak. Um. To to może uczucie? No A, aha, no dobrze, no ale to bardziej to mogę iść dalej. No jest, to jest, najbliżą... jest w ogóle transkrypcja całego tego. Transkrypcja całego odcinka. O, to, to fajnie. To tak przyjemnie. Znaczy. Przyjemnie, jak ktoś nie ogarnia angielskiego, żeby oglądać y, miraculum na Netflixie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest bardziej kłopotliwe. Choć nie, bo w sumie są napisy po polsku. Dobra, nieważne. Wybaczcie. To o, jest mamy. 21 i nie ogarnia. Dobra, uwaga, cytuję. No, Polską wersję oczywiście, bo ten... Twe włosy są jak noc, fiołkowe oczy twe, kim jesteś, nie wiem, wciąż pod maską skrywasz się. Spotkamy, spotykamy się codziennie i o tobie wiecznie śnię. Tak wielka miłość kipi we mnie, mą walentynką zostać chciej. Yy, zakładam, że chodzi ci o fragment z fiołkowymi oczami. Tak, że tak, dziewczyna na tak, fioletowych oczach. Tak, I ja sobie zapisałem ciekawostkę, bo oglądałem to po angielsku. I co ciekawe, w angielskiej wersji językowej nie pada fragment o fiołkowych oczach, tylko pada fragment bluebell eyes. A bluebell, moje drodzy, wygooglałem specjalnie, żeby się upewnić, to jest hiacentowiec. Czyli to powinny być tak naprawdę hiacentowe oczy. O, ciekawe. Taki, taki fun fakt I rzeczywiście, w ogóle super, teraz będę sobie leciał z transkrypcją tego odcinka po prostu. I Marinette mówi takie, o mój Boże, o kim mógł to pisać, nie? Jakby włosy są jak noc, fiołkowe oczy i Tiki robi takie e, o tobie. I ja chcę powiedzieć, że to była super jakby reakcja Tiki. w sensie to było takie, o mój Boże, laska, chodzi mu o ciebie, nie? No, I... to jest takie trochę smutne, że Marinette nie ogarnia aż tak. Znaczy, no też znaczy, rozumiem ci, że, że tak. nie jest jedyną osobą, tak? No. no, co chciałaś powiedzieć? No, że nie jest jedyną osobą y, prawdopodobnie, która ma y, no, niebieskie włosy i niebieskie oczy. Właśnie bo myślałem, że powiesz, że która ma ciemne włosy i fiołkowe oczy, bo chcę tylko zaznaczyć, że nie dziwię się, że Marinette się nie zorientowała, bo Marinet wcale nie ma fiałkowych oczu w tym, w tym serialu. W sensie okej, okay, one są niebieskie, ale one definitywnie nie są fiołkowe, więc jakby. Okej, okay, jakby rozumiem Marinet, że nie połączyła kropek. Nie, ale też, też się troszkę dziwię, że nie zorientowała się, że może chodzić o biedrę. Zwłaszcza, że chodzi, że wiesz, ten fragment z maską, takie bardzo dosłowne, więc e, więc troszkę, troszkę się dziwię, że nie pomyślała, że może chodzić o nią, nie? No, z jednej strony tak, ale... A wiesz, ona nie miała jeszcze jakiegoś tam kontaktu. W sensie, że Biedronka z Adrienem nie mieli jakoś takiego kontaktu. Więc też ciężko jest wnioskować, że o, o, jest nim... Zako o, Adrian jest zakochany w Biedronce. Tak jak Marinette w Adrianie. Albo jak te wszystkie fanki w Adrianie. To też tak... No, trochę No, okej. Okay. Potem mamy scenę z Kimem, który próbuje... znaczy Który dostaje od... Y Maxa w, w zamówiony, w zamówioną broszkę. Znaczy, ogólnie chodzi o to, że... Oj, nie, nie zapisałem sobie, kiedy zmieniliśmy y, temat odcinka, będę musiał szukać. E, chodzi o to, że... Mm... No, o co chodzi? Powiedz, bo ja się zgubiłem a, w odbędach na umysłu. Kim zakochał się w pewnej dziewczynie i chciał podarować jej prezent na walentynki, żeby ta została jego walentynką co zauważa Marinette i mm, Alia, które do nich podbiegają i y, są bardzo zaciekawione, kim jest właśnie ta tajemnicza, y, ukochana Kima. No ale ostatecznie jakby Max Kar się zdradzić. Tak. Pamiętam, że <grywka> Kim się w Kardashian nie będzie ich tak No. Y Ostatecznie Max chce zdradzić tożsamość tej, tej dziewczyny, no ale Kim powstrzymuje go i daje się jakby ponieść tym pozytywnym radom. Pozytywnym? No tym takim, no, no, no radom po prostu. Marinette, Ali, żeby szedł za swoimi marzeniami, żeby... Yy... Ogólnie Marinette jest typową singielką, która daje najlepsze rady ludziom, jak wejść w związek, ale nie potrafi sama się do własnych rad zastosować. Tak, ale jeszcze o tym nie wspomniałam, a zapomniałam, wiedziałam, że o tym zapomnę, że ma, przed tym jakby mm, samą sytuacją z Kimem i Maxem mamy krótką rozmowę pomiędzy Alią a Marinet, gdzie Marinet po przeczytaniu tego listu i jakby po zgodzeniu się z Tiki, że okej, okay, ten list faktycznie może jest... Dla mnie, w sensie może byłby dla mnie, że może to faktycznie o niej, e, postanawia wyznać Adrianowi swoje uczucia i również napisać mu e, Walentynkę w formie odpowiedzi na ten poemat. E, to patrząc tak. w skrypt odcinka, powiem Ci, że to się dzieje po tej sytuacji. A, jak, Tuż po tym, jak Kim e, ucieka, e, no to rzeczywiście Marinet mówi, że tak, muszę to zrobić. Powiem Adrianowi, co do niego czuję. Adrianowi. Ej, moskitu, to jest Adrianowi napisane. Powiem Adrianowi, co do niego. No bo to jest Adrian. Adrian. No bo to... Boże, dobrze. Adrianowi. Tak, powiem Adrianowi, co do niego czuję. Może napiszę mu to na przykład w liście. I Alia ma takie, tak jest. Tak, i wiwatują, super, super, super. No i mamy jeszcze Czarny. Taki... A, dobra, okej. Okay. No nie, w sensie, ja po prostu miałam taki delikatny, w sensie taki mały fragment, że po prostu e, Chloe znęca się nad fankami bo tam jeszcze jest ten fragment, kiedy Chloe włudza od Adriana e, jakby tak, autograf. Tak, wyłudza od niego podpis. Jakby Adrian, e, na plakacie. to ojciec, biznesmen, ojciec cię nie nauczył, żebyś nie podpisywał się w miejscach, w których nie wiesz, co się dzieje. Jakby, jakby, one mogą mu opchnąć kredyt równie dobrze i jakby, i spoko. Fajnie, podpisał. No, mm. Tak. No więc tam pokazuje ten plakat, że niby Adrian napisał dla najfajniejszej yy, dziewczyny. To tam masz tam skrypt, możesz tam przeczytać. Tam dla najfajniejszej dziewczyny i mojej miłości, czy coś takiego? Jakoś e, w tak to... Skrypcie nie ma napisane, bo to chyba... Yy, A, no. to dziwne, bo to. Ktoś, o, jas, nie, w krazie to chyba Dla Chloe, najwspanialszej dziewczyny na świecie, miłości mojego życia, Adrian. No, właśnie. I mówi to Aurora. E e Przenosimy się do pokoju Marynet, gdzie próbuje wymyślić najlepszy, najlepszą odpowiedź na, na, po e na poemat Adria Adrien Adriana. Adriana. <grym> Adriana. E tam Tiki próbuje pomóc, ale przychodzi Alia, więc Tiki się musi schować. I przynosi jej taką ładną kartkę z serduszkiem. Tak, i Alia twa której... Alia, Alia, marinę, ma takie. O mój Boże, to jest idealne. W ogóle super. Wow! Nie wiadomo, co to jest. I takie. To jest zwykła kartka z serduszkiem, jakby spokojna, jest, ładna, ale you are overacting girl. No i ładna jakby... była. Ja rozumiem. No okej, okay, ale nie aż tak, według mnie. Dobra no i... Pewnie. To w tym momencie? Tak. Znaczy nie wiem, czy w tym momencie, ale chodzi o to, że po prostu Marinette odpisuje tak naprawdę na poemat Adriana. Mhm, no odpisuje i, i, i w czym problem? Nie, nie jest, nie jest, jakby... A, okej, okay. no to tak, tak, tak. Odpisuje na tej kartce, pisze swoją odpowiedź odnośnie tego poematu Adriana. No i nie zostało się tak naprawdę podpisanie pod, pod tym poematem, pod tą swoją odpowiedzią, e, ale Marit się waha, po czym przylatuje Biedronka, jako zwierzę oczywiście, zwier jako owad. Owad, no owad zwierzęciem, nie? <laughs> jako owad. E, no i siada na tej kartce, co Alia uważa za bardzo dobry omen, za a, co nawet napisała o opisała na swoim blogu odnośnie bydrąki. Tak, że Biedronki również szczęście. czyta Adrian. Tak, tak. że Biedronki przynoszą szczęście i tak dalej, i tak dalej. Dobra, bo musimy tak. troszkę przyspieszyć. Um, Dobrze, bo naprawdę robi się, robi się z tego bardzo długi odcinek. Mm, e, tak, okazuje się, że Kim zakochał się w Kim. No oczywiście w Chloe. nie wiem, nie mam pojęcia, jakim cudem w ogóle. E, Klau tak, jest przyczyną no, jak zawsze. Wyśmiewa. Tak, dokładnie. Tak, znęca się. To. Następnie robi mu zdjęcie, jak się, jak się na nim zdęca. Następuje akumizacja i mamy przemianę w mrocznego Amora Dark Cupid po angielsku. Mm -hmm. I niszczymy Walentynki. Tak, ogólnie jest typowym singlem, który nie może się pogodzić z tym, że jest sam Walentynki. Nie, wiadomo, zawsze jest taki Marek Małucha, a dobrej zabawy. Um, mm. I mamy kilka, sc kilka scen w walki. Tak, ale jeszcze to tak się wtrącę, że pomiędzy tymi scenami walki e, Marinette wrzuca kartkę e, do, da, dla Adriana do skrzynki pocztowej i ją faktycznie wysyła. Mhm, dokładnie. Tak, no to jest ważne. E tak. E tak, i ja chciałam chciałem... tylko powiedzieć jeszcze. Nałów no. No, mów, nie ma problemu. A, że takie trochę wielkie XD dla y, plakatu Adriana w złotej ramie. No, tak, I to tam, tyle, no, jakby to do... Trochę tak, rzeczywiście. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy to ja, czy miałem dzisiaj jakiś dobry humor, czy coś takiego, ale mam wrażenie, że wbrew pozorom te walki nie są przedstawione w tak zły sposób, jak ja zapamiętałem. Bo mm -hmm. tam się całkiem sporo dzieje. Tam nawet jakaś reżyserka jest, tak raz z pierwszej osoby, raz z innej osoby. Ta kamera się tak troszkę rusza. Wygląda to całkiem zacnie. I nie wiem, czy to się po prostu pogorszyło w kolejnych sezonach. Na pewno zwrócę na to uwagę bardziej, jak teraz będę jak będziemy szli z chronologią, jak będę oglądał piąty sezon. Czy po prostu jakoś mi oświeciło, że to wcale nie jest takie złe, jak myślałem. Wiesz co, mi się wydaje, że faktycznie mogli e, trochę to zaniedbać w tych, tych nowych sezonach, w sensie czwarty Czwarty. czwarty. E, I to prawdopodobnie dlatego, że w czwartym sezonie bardziej postawili na fabułę, nieżeli mm. na walki, a znaczy... wcześniej bardziej stawiali na walki, a nieżeli na fabułę. Ta, I no, wydaje mi się, że to po prostu czas. dlatego. E, tak, doszło do podobnych wniosków, e, tak pomiędzy nagrywaniem, że to może być a, dlatego. właśnie. No dobra. E, 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 tak. Czarny kot dołącza do Biedronki, m, która walczy z e, m, Mrocznym Amorem. Chce wyznać jej uczucia swoje, ale zostaje trafiony przez mrocznego Amora. No i już teraz nienawidzi biedronki, a nie ją kocha. Tak, dokładnie. Um, Mamy poświęconko, dokładnie. Mamy, Teraz jej nienawidzi i tam w ogóle było. Um, a, już usunąłem, znaczy kurczę, um, umknęło mi to, bo tam było, że próbowały wyznać miłość, i jak został trafiony, to było takie. Aj. I to zapytałem, jak I love you i myślałem, że przez chwilę jeszcze był świadomy, ale potem okazało się, że to jest jakieś słówko angielskie, którego nie znałem do tej pory. Love, low, low, które ogólnie znaczy brzydzić się. I A to chodziło... nie było I love you? Ja też byłam przekonana, że tam tak jest. Nie, właśnie aż, <grym> A, aż okay. mi to nie pasowało, więc włączyłem sobie angielskie napisy do tego bo oglądałem po prostu bez napisów, nie? Ale potem sobie włączałem angielskie napisy, żeby wiedzieć, co tam było. I tam było. Kurcz, no właśnie, pamiętam. Co jest I'll... No, że brzydzę się to Wam ogólnie. Okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, bo myślałam, że powiedział I love you. Nie. Mamy walkę. Tam marinet sobie przypomina, że. Tak, tylko chcę jeszcze zaznaczyć, przepraszam, że tak. jakby w momencie, kiedy Czarny Kot został trafiony, to Władca ci mówił takie. Tak, tak, teraz Czarny Kot pomoże nam w zdobyciu Biedronki, a kiedy, kiedy Biedronka padnie, to zdobycie Czarnego Kota, Miraculum Czarnego Kota, to będzie w ogóle bułka z masłem, nie? I on tak jest super. Nawet władca Ciem twierdzi, że Czarny Kot bez Biedronki jest nikim. Tak, to jest drugi raz w tych trzech odcinkach, gdzie władca Ciem już ma Miraculum Czarnego Kota. Tak, dokładnie. on już praktycznie ma, tylko stwierdził sobie nie. To jest no, drugi raz. Po co mi to? W przeciągu dwóch odcinków. Jeden? Bez sensu. Jakby tak. Głupie. E, no co, Marinette przypomina sobie, że mm, pocałunek prawdziwej miłości y, jest w stanie odczynić złe czary, więc zaczyna gonić czarnego kota. Żeby dać mu buziaczka. Tak, żeby dać mu buziaczko. Ostatecznie faktycznie pojawia się buziaczek, ja to eee. tylko znaczy, że pojawia się buziak, a to Fakt musi być to prawdziwa miłość, żeby poszczarować złe zaklęcie. I to jest, to jest jakby znak, że wewnątrz duszy, w głębi tego skostniałego, zimnego serca, Marinette, a.k.a. Biedronka, kocha czarnego kota. No bo na pewno go kocha. Ja się wytam, myślałam, że to już jest oczywiste. Teraz mamy dowód na to po prostu. Dobrze, to dobrze. Ja tak sobie zapisałam, że, I, i, to jest, no? to jest smut, że to jest trochę smutne, że gdyby czarny kot jakby ogarniał rzeczywistość, to on by był w siódmym niebie. No, ale ale w przez ogóle... to, że nie ogarnia tej rzeczywistości, to musi być dla niego naprawdę najgorszy cios, że jakby on ma taką świadomość ja pierdzielę, pocałowałem Biedronkę, marzę o tym od odkąd ją no, poznałem, no, tak ale tego dni nie pamiętam. Znamy. To e, strasznego. Ale wiesz, dostał buziaka, i jakby sekundę później Marin, znaczy Biedronka robi takie: O super, dobra, to bierze go i rzuca nim. Łap, łap tam. I chciałem powiedzieć, że Ty też mnie mm. tak traktujesz po buziakach. Chcę, żeby słuchacze, żeby słuchacze wiedzieli, że ja właśnie tak jestem traktowany. Złamie. Wcale nie. E, to przechodzimy dalej. Nikogo to nie interesuje. Śmog <śmok śmok> przegrywa jak no zwykle. zwykle. Się znaczy, spodziewa. w sumie to teraz już nie jak zwykle. No teraz, teraz już nie, ale jak, w pierwszym sezon, jak na pierwszy sezon przystało, to jak zwykle. Mhm. No i potem mamy tą e... scenę, że... Tak, Maria jest szczęśliwa, bo chciała przez chwilę zdobyć swoją walentynkę, którą wysłała do Adriana, ale ostatecznie jest szczęśliwa, że ją wysłała. Adrian magicznie trafia na tą walentynkę przez Plaga. Widzi, że to jest odpowiedź na jego list. Plak nawet sugeruje mu, że jeżeli jakaś dziewczyna odpowiada w tak tandetny sposób jak on, to na pewno jest mu pisana. Co, mhm. ty surocze? Mm. Oczywiście, że Maryna no się nie podpisała. Tak, tak, nie jest podpisana, ale przylatuje Biedronka. No i Adrian e, twierdzi, że to jest znak od bogów i to Biedronka napisała tą walentynkę. I odpowiedziała na jego poemat, mimo że nie miała opcji przeczytać jego poematu. To też jest głupie, jakby kto, kto normalny jakby miałby możliwość przeczytania tego. No, raczej ktoś z jego klasy. No, jakby to wydaje się oczywiste, nie? <grych> jakby. No, no, próbowałem no nie, z... nie, tak naprawdę Próbowałem znaleźć hmm? transkrypt do naszego następnego odcinka, czyli mm, pana Gołębia, ale coś nie mogę tego zrobić. Bo odcinek, się no wiadomo, nie, nie. odcinek się kończy, nożnego gamora i przechodzimy do pana Gołębia, Ulu, ulubiona, ulubiona nasza postać w Biedrzącej Czarnym Kocie. Ziemak został zakumizowany więcej razy niż z ja znajomych, co w sumie nie jest trudne. Um, hmm. i, I co? Organizowany mamy Dzień Mody. Tak, mamy Dzień Mody. Organizowany hmm. będzie konkurs modowy, projekt, projektowania mody i tematem przewodnim są meloniki. I tak, trzeba... Za co? Y no. Kontynuuj. Nie, nie, mów, mów, mów. Chodzi o to, że trzeba zaprojektować Melonik, wykonać go, i, i ten kto wygra, tego dzieło będzie noszone przez Adriana w najbliższej sesji zdjęciowej. Spoko. I chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że okej, okay, jakby spoko. W sensie sam zamysł fajnie, tylko wydaje mi się, że mimo wszystko wykonanie, jakby zaprojektowanie i wykonanie Melonika jakby jest pracą dość ciężką, a oni mają na to 9 godzin no jest to dosyć pewnie ciężko ale wiesz co bo mi się wydaje że tu bardziej chodziło o e, jakby zajęcie się wizu w sensie że oni jakby dostali sam czysty melonik a, i ich a zadaniem tak było e, jakby upiększenie go żeby to nie był zwykły czarny melonik tylko żeby no tak e, to to już później wspomnę że na przykład niektóre prace w sumie tylko, jed... tylko dwie są pokazane, ale są naprawdę ładne. I, I to pokazuje, że po prostu każdy miał taki sam melonik, tylko miały je dodać tam coś od siebie. Okej, okay, to wtedy dziewięć godzin rzeczywiście może być wystarczające. E, tak, a ja chcę wspomnieć, że moim zdaniem jest to trochę głupie, bo pracę e, uczniów będzie oceniał e, największy projektant e, w Paryżu albo na świecie: Gabriela Grest. Jakby spoko. Tylko. Chcecie mi powiedzieć, że tak jak, tak jak to powiedzieliście, albo jeden z największych, albo największy, tego nie jestem, przy, nie jestem pewna, yy, nie ma nic lepszego do roboty, tylko połączyć się na Skype'ie ze swoją asystentką i oglądać pracę trzynastolatków. A, wiesz, wydaje tak mi się, że sorry, to. Sorry, a ja w to nie uwierzę. Okej, okay, ale wiesz. <laughs> No w 50 twarzach jak Christian Gray na przykład miał czas, żeby pojechać na zakończenie roku na studia jakieś tam, więc no i tam wprowadzić tak, to. tak, on sponsorował. Boże, wychodzić. na No dobra i, może, no, że... i wiesz, i może, i, może, się... i może Gabriel Agreste sponsoruje to liceum no, albo, to... albo sponsoruje ten konkurs na przykład, wiesz, jakby no, jest organizatorem, no. jakby aż tak bym się tego nie czepiał, mam wrażenie po prostu. Mm. Tak, dobra, Marinette i nie swoje... jest zadowolona. Tak, bo nie lubię meloników ogólnie w sensie. Nie ma znaczy w ogóle nie żadnych projektu projektów. Żadnego. Tak, I... no, ale alia. No. no i przeglądają te szkice w szkicowniku, i na się podobają te szkice, bo on tam podchodzi sobie z boku, tak na przyczajce, i mówi, hej, alia, fajne rysunki, podoba mi się. I, i, Marina, i Alia mówi, że Ej, to nie moje, to Marinet, i Adrien mówi, a, a, no to spada, nie. Nie, no nie było tak. Nie, ale... powiedział, że bardzo ładnie, ładne są. Tylko głupie jest to, że jak Adrien poszedł, to Marinette jakby spadła z tej ławki. W sensie się przestraszyła i jakby schowała się za ławką. A weź, I tak mi później... Znaczy... I znaczy i to później to jest to, co powiedziała... mnie tak mega irytuje w Marinette, że ona jest do tego stopnia jakby clumsy, że to się zaczyna robić. Znaczy, że to jest po prostu w pewnych momentach irytujące. No. Nie wiem, dziwne, dziwne jest to dla mnie, że jakby Czemu ona siedzi na ziemi? W sensie, że powiedział jej komplement, a ona siedzi na ziemi. Bo jest zakochana. To miłość no działania ale... ludzi. Okej, okay, ale ja gdyby w sensie, że... No dobra, szczęgo by się nigdy się nie zakochał, ale. E, jakby ja była w takiej sytuacji jak Adri Adrian Adrian. Mm Mierniasz? -hmm. To... E, nie, jakbym była AGN-em, to byłoby mi mega dziwnie, że jakaś laska, która niby się we mnie podkochuje no, za każdym no razem. No, no dobra, no ale to jest, to jest dziwne, jeżeli ktoś, jakaś, jakaś osoba, za każdym razem, jak z nią rozmawiasz, to robisz siebie. No wiesz, ale z drugiej strony, zna się tylko jak z nią rozmawiasz, więc może on po prostu ma wrażenie, że ona taka jest, nie? Ona jest po prostu taka trochę ograniczona. Dobra, bo naprawdę lecimy dalej, bo czas nas goni. Sabrina i Chloe knują przeciwko Marinet i chcą zabrać jej szkicownik. Tak, znaczy nie do końca, w sensie chcę wykreślić projekt, nie? A, no, no, czy, no tak, ale myślę że ma je, go w szkicowniku, więc chcą zabrać jej szkicownik. Ym, w parku Marinette wielokrotnie przed próbuje tam... wieżą Eiffla, nie w parku chyba? To, to jest po prostu przed wieżą Eiffla? Gdzieś tam... Nie, to jest park. Ona siedzi na schodach. To jest... No, no dobra, no, ale mi się da, że to jest, są schody do parku. W sensie... No, prze, przepraszam bardzo. Pan... Ramir, Ramier, Ra, Ramier, Pan Gołęb? no ja nie umiem tego przeczytać. Pan, no tak, tak, pan, pan który uwielbia gołębie. Główny bohater dzisiejszego odcinka. Ramier. E, Ramier, o. E, kiedy ma konfrontację z policjantem, policjant mówi, że jest zakaz karmienia gołębi w To parkach. w ogóle jest dla mnie ten, jakby seria Policja w Paryżu zajmuje się gołębiami, to muszą mieć dużo wolnego czasu. Więc widzisz, jest w parku. Nie udaje jej się. Szkicuje, szkicuje, nie udaje się jej. Zauważa pana Ramiera, który karmi gołębie, później przychodzi policjant, który go wyprasza i wygania stamtąd. Eee. A Marinet jakby to nat 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 natchnęło Marinet, ta sytuacja, no i w sumie troszkę też Tiki, żeby zrobiła projekt z piórami ptaków. Mm -hmm. O so, swoją drogą jest, znaczy nie, końcowy efekt jest całkiem ładny. ciekawy, jak mam być szczery. Mm -hmm. Okej, okay, ale tam od tyłu rzeczywiście podchodzi e, Zoe, która wykrada no, pomysł tego mylonika. Nie Zoe, tylko Sabrina. Sabrina, przepraszam. Zoe która, jeszcze nie poznaliśmy. Tak. Która wykrada w super tajny sposób... Plany tego melonika, mianowicie robi zdjęcie i chcę powiedzieć, że nie wiem, co to za telefon, wygląda jak jakiś Samsung albo Huawei, ale jak na jeden obiektyw ma z tego Zuma, <głos》>, że z takiej odległości była tak wyraźne zdjęcie w stanie zrobić. To prawda. Akumizacja. Um, to by się spodziewał. Ja sobie tylko jeszcze powiedzieć, że bo Marinette jakby zapomniała, wróciła do domu, żeby zrobić ten melonik i zapomniał. A może akumizacja była wcześniej. Ale chodzi o to, że zapomniała piórka. Tak, ale to było nie. później. Mi się wydaje, że to było gdzieś w tak w podobnym czasie. No chodzi o to, że zapomniała piórka i musiała się wracać pod wieżę Eiffel, żeby wziąć piórko do kapelusza. I ja miałam takie serio, w sensie naprawdę nigdzie indziej nie było gołębi. Musiała koniecznie iść do tego konkretnego parku, żeby wziąć piórko do kapelusza. No to też takie, w sumie, bo tak naprawdę ona była w swoim domu, kiedy no. ogarnęła, że zapomniała piórka. Bo ma więc, pod domem park. A wiemy, że ma pa tak, a wiemy, że ma park pod domem, więc mogłaby do niego podejść po prostu, a nie yy, biec do, do parku przy wieży Eiffla. No ale no cóż, yy, Marinette to Marinette, kto by się spodziewał. Mhm. No i tak, yy. i to była ta piórko i w, po, w poprzedniej stronie biegła, ale wraca już autobusem. Ponieważ logika. Tak, wraca autobusem yy, i mamy korek spowodowany przez gołębie. Tak, gołębie atakują. Tak, make sense. Um... No i pojawia się Mr. Pidgeon ogólnie. Rzecz biorąc. Tak, I... pojawia się Mr. Pidgeon. Co ty sądzisz o Mr. Pidgeonie, powiedz mi, moja droga? No, on nie wygląda jakoś super, super strasznie. jest taki Wygląda trochę jak taki. Yy, mi się on kojarzy albo z takimi. Yy, to oni ja, ja nie wiem w sumie. W sumie no, ja, obsługa. Yy, ludzie, którzy yy, jak mamy na przykład jakieś animacje. Okej, okay, wiem. Są, jak masz motion capture, to ten ziomek, który jest w tym stroju, żeby go. co potem się tak, 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 dokładnie. O to mi chodziło. Okay. Takiego ziomka mi przypomina. Okej. Okay, yy... Znaczy to nasze strojem, ale według mnie ziomek, yy... nie wiem, czy ty oglądałaś te stare Batmany, chyba nie. Te takie jeszcze przed yy... Christopherem Nolanem, nie oglądałaś. Jest taki beznadziejny film, on jest tak aż yy, dobry, ale jest taki beznadziejny film, który się nazywa Batman i Robin. I w mhm. tym filmie jest Mr. Freeze. I mhm. on w tamtym filmie ja ciągle... Nie, nic, nic. I w tym filmie jest Mr. Freeze. I on jakby ciągle przez cały film rzuca takimi beznadziejnymi, gównianymi wartami e, odnośnie lodów. No bo on tam zamraża rzeczy. Więc wiesz, nie wiem, czy coś, no, trzeba rozumiem, mać no, pierwsze Jakieś takie totalne gówno. I ja jakby ten Pan Gołąb totalnie jest dla mnie Mr. Freeze'em tego uniwersum. Jest, Ja myślę, że to może być najgorszy złoczyńca w tym uniwersum. Znaczy, twórcy chyba zdają sobie z tego sprawę, bo w 72 razy był tu typ, typu akumizowany. I... No. no. To tyle mam do powiedzenia. No. Ehm, kiedy marinet ogarnia, że ej, jest złoczyńca, pora go pobić, to transformuje się w Biedronkę, e, zaczyna go gonić, przybiega czarny kot, który... E, po którym możemy wywnioskować, że ma alergię na ptaki, na pióra. On sam mówi, że jest uczulony na pióra, bo on tam kaszle, kaszle, kicha po drodze. No tak, 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 tak. Mm, I no to... po, jak w poprzednim odcinku Biedronka, bawi, Mariana bawiła się w Hitmana, to teraz kot się bawi w Hitmana, w Hitmana, ponieważ żeby zwabić Mr. Pidzina, zakłada czapkę policjanta i wydaje mu się, że na pewno się Nikt nie zorientuje, że to jest tak naprawdę czarny kot. Tak, tak. Tak, Wygląda tak chodzi całkiem o... ładnie. Okej, okay. no spokojnie, nawet widziałem bardzo ładny z tym. Tylko chodzi o to, że jakby. Wydaje mi się, że na podstawowym wyposażeniu paryskiej policji nie ma kociego stroju. Jakby sama czapka nie robi z ciebie policjanta. Gdyby tak było, to. No, no nie. No, no ale, ale no co. Mr. Pidzin nie daje się nabrać, porywa czarnego kota. A raczej jego gołębie porywają czarnego kota, a biedronka leci za nimi. Mm, trafiają w zasadzkę, tak naprawdę, tak, bo tak. Y, Mr. Pigeon zrzuca, a raczej jego gołębie, zrzucają bidronkę. To Biedronkę jest tak głupie, boże. No. Klatkę, ale wbrew pozorom. Nie, no dobra, nie ma. Chciałam nie, tam nie ma sensu, nie ma sensu. Ten odcinek jest bez sensu. Że, Nie, ja chciałam powiedzieć, że to jest już trzeci odcinek, który dziś omawiamy, i ostatni odcinek, w którym. Za trzecim razem również władca cię miał szansę zdobycia Miraculum. Nie, tutaj nie było takiej... takiej no wiem, takiej... wiem, ale, ale no, no cóż. Czarny kot używa kotaklizmu, niszczy yy, pułapkę, klatkę no, klatkę. no i uciekają. Tak, uciekają po to, żeby znowu wpaść w zasadzkę praktycznie, w sensie w drugą. Mamy walkę końcową. Yy. No i wiadomo, mamy deakumulację, bo nie będziemy... Oj, usłyszałem na Tak, tak, tylko że to, to ja bym jeszcze chciała coś wspomnieć przed A, dobra. walką. No dawaj. Y, wiemy, że Czarny Kot użył kotaklizmu, prawda? Tak. I y, no musiał się po pięciu minutach detransformować. No. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale lokaj prowadzi go do pokoju Chloe. Tak, apartament królewski do pokoju Chloe. Tak, 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 tak było. I czy nie sądzisz, że jest to mega dziwne? W sensie, że jakby jest takie... A co, jakby Chloe w tej chwili weszła? W, sensie, w tej chwili Chloe mogłaby się dowiedzieć, że Adrian jest czarnym kotem. Wydaje mi się, że na zewnątrz stał loka i pilnował wszystkiego, nie? Tak przynajmniej. I nie, no. pozwoliłby, nie pozwoliłby Chloe wejść do jej pokoju. Mhm. Mm, mm, no. Jasne. Dobra. Naciągany. Dobra, walka końcowa. Tak, walka e, pokonanie końcowa. Pokonanie go, bla, bla, bla. I mamy wiesz. E, Konkurs w szkole. Gdzie są cztery stanowiska, e, cztery meloniki, dwa, dwa takie same? Cztery? I mamy wiesz, Natali enters the game. I chyba pierwszy raz pojawia się Natalii. Może. E, pierwszy raz? Chyba nie. nie wiem, aż tak to... Ale jakoś pierwszy, jeden, jeden z pierwszych razy widzimy Natali i na tablecie jest Mr. Agrest, który przeprowadza jakby, to wiadomo, ocenę prac konkursowych. I pierwszy mhm. mamy melonik Rose i Uleki. nie bardzo ładne. Czemu one razem? W sensie, no, dobra, może tak było. Nie A mi się nie podoba. W sensie był oryginalny, A ale mi się był podoba. kiepski. Mm. A mi się bardzo podoba. Mamy pracę. To był Jeden z fajniejszych. Mamy pracę Chloe i Marinette, które są takie same. No i mamy wkurzoną Marinette, która wygląda. Wkurzona Marinette wygląda, jakby. Nie chcę że dobrze, bo to dziwnie brzmi, ale w sensie nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. W sensie, że było dobrze zanimowana, o tym mi chodzi, że jakby widziałem te emocje. No rozumiem, że wygląda jak z Simpsów. spoko. No nie. E, I mamy reveal tego, że jakby to, na przykład, to jest praca Marinette, no bo tam jest wyhaftowane Marinette do góry nogami i Gabriel od razu mówi... O, super. Jakby tam jeszcze zostały inne prace, których nie, nie widział i nie ocenił, ale on mówi, aha, spoko, no to Mariusz wygrywa w takim razie. Tak, ale moim zdaniem to był serio fajny pomysł. E, tak, bardzo ładnie. W sensie, żeby tam z tyłu jakby... jeszcze były prace, które jakby zasługiwały chociaż na to, żeby wiesz, spojrzał na nie, nie? Żeby chociaż. No, no, jakkolwiek... no, 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 no jakby ja rozumiem, ale wbrew pozorom, jakby jeżeli no ja bym na przykład na coś takiego nie wpadła. W sensie, nie, nie wiem, no może jakby usiadła No dobra, i bym ale nie jesteśmy projektami mody, nie? No dobra, ale Marinette teoretycznie też nie jest okay, projektem, ale komodą. No ona to jest jakby, ona chce być, nie? No dobrze. Um. No, więc olewa wszystkie inne prace i e, pra, projekt Marinette wygrywa. E, Adrian odziwo również jest uczulony na pióra. Hmm. Hmm. Nie, to nie ma żadnego związku z nie, tym. Nie, nie łączymy kropek. No, ale Adrian jest zachwycony hmm. i w ogóle ten. No i co, i koniec odcinka. Co o nim sądzisz, moja droga? To był chyba hmm, odcinek, który mi się najbardziej podobał, tak mi się wydaje. Aha, dziwne. Bo znaczy dziwne, bo to był odcinek, który mi się najmniej podobał z tej trójki i uważam, że to był jeden ze, ze słabszych odcinków w ogóle. W sensie, okej, okay, on nie był jakoś aktywnie zły, jak się Nie Man. lubisz po prostu odcinków z panem Pidzinem. Nie, po prostu ten pan Pidzin jest tak groteskowy i tak, jest pa, tak, taką parodią samego siebie i to nieświadomą tego, że jest parodią. Że nie jestem w stanie traktować tego w, jak, w jakikolwiek sposób poważnie. I ja wiem, że to jest MLB, gdzie trzeba mieć zawieszone poczucie, jakby powagi, ale no nie, nie jestem w stanie po prostu. Ja uważam, że to był jeden ze słabszych odcinków MLB. Nie tak zły jak Simple Man czy Penal Team, ale. Chociaż swoją drogą ostatnio widziałem gdzieś w komentarzach na naszym YouTubie albo Twitterze, że ktoś w ogóle, że komuś się Penal Team albo właśnie Simple Man podobał. Więc. Yy. Wow, dziwne. Szczerze, wydaje mi się, że bardziej Simple Man niż Penaltim. Tak, a przecież, tak, chyba Penaltim się chyba nikomu nie wątpił. No, był gówno. wydaje mi się, że. że raczej, raczej nie. Dobra. E, chyba będziemy kończyć. Weszły z tego prawie dwie godziny. Ja w ogóle, jeżeli ktokolwiek dosłuchał tego do końca, to szacun. Wydaje Szczerze, mi to wydaje mi się. Nie, mi się wydaje, że większość osób dosłuchało do końca, bo nie musisz słuchać jakby całego podcastu. W jednej chwili, w sensie, że możesz sobie teraz odsłuchać godzinkę i później sobie odsłuchać godzinkę, jak będziesz miał yy, wolni, wolny czas. No może, może, może tak było. Dobra, będziemy kończyć. Słyszymy się za tydzień, bo będziemy omawiali pierwszy odcinek piątego sezonu. W ogóle nie mogę się to mogę doczekać. Yy, I co? No dobra, chyba nie będziemy już przedłużać, bo wyszło z tego długo. Po prostu się pożegnajmy. Papa. Yy, Papa. Tak. Pa.